Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na debacie, w zasadzie może lepiej należałoby to nazwać rozmowie, na temat artykułu 212 kodeksu karnego. Przyznam się, że temat artykułu 212 kodeksu karnego w zasadzie towarzyszy całej mojej drodze zawodowej jako osobie zajmującej się prawami człowieka, bo pamiętam, że jedna z pierwszych debat, w których uczestniczyłem, wtedy raczej się bardziej przysłuchiwałem niż byłem aktywnym uczestnikiem, była zorganizowana w 2004 roku przez Izbę Wydawców Prasy. Wtedy zresztą poznałem pana Marka Frąckowiaka, za którego obecność dziękuję. Ale wtedy pamiętam, to był ten okres, kiedy była dość słynna sprawa Andrzeja Marka, kiedy niektórzy tutaj z obecnych, w tym także pan redaktor Żakowski, zamykali się w klatce, organizowali, prawda, demonstracje przeciwko, czy za zniesieniem artykułu 212 kodeksu karnego. I przyznam szczerze, że nie wiedziałem, że to będzie taki przepis, czy takie zagadnienie, które, z którym będzie się wiązała moja długa droga zawodowa. Ale tym bardziej cieszę się, że Państwo przyjęli dzisiejsze zaproszenie i że do tej dyskusji wracamy. I chciałbym bardzo serdecznie przywitać gości dzisiejszego spotkania. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana ministra Andrzeja Derę z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam serdecznie pana posła Krzysztofa Mieszkowskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej. Witam serdecznie pana sędziego Sądu Najwyższego, profesora Włodzimierza Wróbla. Witam zgromadzonych dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby, którym na sercu leży walka o zniesienie zniesławienia, także czy w ogóle dyskusja na temat środków zaskarżenia. Witam także adwokatów, którzy się na co dzień profesjonalnie tym zajmują. Witam także przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy tym tematem także się zajmują. I to nie tylko za mojej kadencji, ale także za czasów i pana doktora Kochanowskiego i za czasów pani profesor Ireny Lipowicz. Ten temat, można powiedzieć, stale nam tutaj w biurze towarzyszy. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, dlaczego z tym artykułem 212 kodeksu karnego mamy problem, bo wydaje mi się, że tak należałoby to przedstawić. Jest to, myślę, że cały czas problem do rozwiązania. Problem mamy taki, że w zasadzie jakbyśmy się zastanowili nad tym, co w tym temacie zrobiono, aby znieść albo aby ograniczyć stosowanie artykułu 212 kodeksu karnego, to można by powiedzieć, że zrobiono całkiem sporo. Bo i były przeprowadzane kampanie przez Stowarzyszenia Dziennikarzy, przez Izbę Wydawców Prasy, przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, były orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które trochę zawężały stosowanie artykułu 212 kodeksu karnego. Były liczne sprawy, które się toczyły przed sądami krajowymi oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, które dotyczyły także artykułu 212 kodeksu karnego. Chyba taka, wydaje mi się, że jedna z najgłośniejszych, najważniejszych, to była sprawa Maciejewski przeciwko Polsce, ale sprawa też Marcina Kąckiego przeciwko Polsce, ale także osób, można powiedzieć, z różnych mediów. Tych spraw było naprawdę sporo. Były rekomendacje organizacji międzynarodowych, były nawet zobowiązania naszego państwa, że podejmowane na forum ONZ-u, że coś z tym przepisem zrobimy. Co więcej, i to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe, że były także deklaracje ze strony polityków. I to polityków różnych opcji, od lewa do prawa, którzy na różnych etapach kariery deklarowali podjęcie działań na rzecz zniesienia artykułu 212 kodeksu karnego. Tak się działo, niemniej jednak nic się w zasadzie z tym nie stało. Ja powiem szczerze, że ja, odwołując się do moich własnych doświadczeń, jak rozpocząłem kadencję, to przypomniało mi się, że Jarosław Kaczyński deklarował zniesienie artykułu 212 kodeksu karnego i powołując się w sumie na to, jedna z moich pierwszych interwencji, jedno z pierwszych wystąpień właśnie było skierowane do ministra sprawiedliwości na zasadzie takiej, no skoro partia rządząca to zadeklarowała, to może teraz wreszcie to zrobimy. I powiem szczerze, że się trochę zdziwiłem, że odbiłem się od ściany zarówno w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak również później w Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, gdzie sformułowałem odpowiednie wystąpienie i też zabiegałem o zniesienie tego artykułu 212 Kodeksu Karnego. Sprawa wróciła do debaty publicznej niedawno, chyba ku zaskoczeniu wielu osób, za sprawą skazania pana redaktora Wojciecha Biedronia z redakcji w polityce.pl właśnie na podstawie tego przepisu i nagle znowu dyskusja rozgorzała. Co ciekawe, w tym samym czasie też niektórzy politycy zdecydowali się na sformułowanie tych aktów oskarżenia, też znowu na podstawie artykułu 212 Kodeksu Karnego. Czyli z jednej strony deklaracje, z jednej strony słowa, zainteresowania, z drugiej jednak codzienna praktyka, która chyba przemawia za tym, żeby jednak ten przepis zostawić. I powstaje pytanie, dlaczego mamy problem? I tutaj sformułowałem dla Państwa takie zagadnienia dyskusji. Nie chciałbym ich teraz przedstawiać po kolei, natomiast mam wrażenie, że jest to taka dyskusja, która dotyczy, można powiedzieć, styku polityki, prawa oraz praktyki prawnej, praktyki orzeczniczej, a także kondycji mediów, kondycji społecznej. I ponieważ jest to zagadnienie tak głęboko wpływające, gdzie te sfery się przenikają, być może mamy problem z dyskusją, że z jednej strony możemy słyszeć od niektórych, że należy przepis znieść, a drudzy powiedzą, no nie, jednak ochrona reputacji jest ważna. Stowarzyszenia dziennikarskie będą mówiły, że jednak jest to zagadnienie bardzo ważne dla tego, żeby dziennikarzy nie sadzać na ławie oskarżonych, a jeszcze inni powiedzą, no dobrze, ale co zrobić z fake newsami, co zrobić z oszczerstwami, co zrobić z sytuacją, kiedy no osoby tylko tytułują się mianem dziennikarza, a niekoniecznie są bardziej tymi tak zwanymi media workerami i niespecjalnie działają w granicach swojej własnej rzetelności, a mogą na długie lata skrzywdzić czyjąś reputację. Gdzie znaleźć ten złoty środek? I szanowni Państwo, zapraszając na dzisiejszą debatę Państwa, oczywiście wysłaliśmy zaproszenia do wielu osób, w tym także do pana mecenasa Jacka Taylora. I pan mecenas Jacek Taylor przesłał nam tekst Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a to spotkanie chcieliśmy zorganizować w tym cyklu. On odnalazł taki tekst, który temu zagadnieniu także był poświęcony. I jest to tekst pod tytułem Oszczerstwo Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który w tym tekście nawiązuje do samego Jana Długosza i pisze tak. Już w XV wieku Jan Długosz we wstępie otwierającym jego roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, pisał, że, cytuję, jeśli różne narody odznaczają się rozmaitymi przymiotami, jak i wadami, to naród polski uważa za skłonniejszy do zazdrości i potwarzy. Umysły Polaków uchodzą za bardzo pochopne do występków płynących z zazdrości niż do jakichkolwiek innych. I później w tym swoim tekście pokazuje różne przykłady historyczne, kiedy właśnie w debacie publicznej posługiwano się nie tyle zniesławieniem, ale oszczerstwem, kiedy niszczono przeciwników politycznych bądź osoby znane publiczne za pomocą nie pomawiających sformułowań, ale właśnie za pomocą rozpowszechniania fałszywych informacji, czyli tego, co byśmy nazwali zniesławieniem umyślnym. I Jan Nowak-Jeziorański akurat mówi, że oszczerstwo to jest coś, za co się powinno odpowiadać karnie, że to jest ta przestrzeń, kiedy należy szczególnie chronić reputację. No ale właśnie powstaje pytanie, czy ten tekst jest aktualny, czy faktycznie w tym kierunku powinniśmy iść, czyli zawężać odpowiedzialność na podstawie zniesławienia, czy też być może w ogóle zrezygnować z sankcji karnych. Wydaje mi się, że dzisiejsza debata na to odpowie. No i wreszcie to, co jest moim zdaniem bardzo ważne, to to, że mamy pewne przepisy. Mamy przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, mamy ochronę dóbr osobistych, mamy ochronę przed zniesławieniem, ale na to nakłada się praktyka orzecznicza. I nie tylko praktyka wynikająca z tego, co wynika z poszczególnych orzeczeń, ale być może z tego, gdzie jest łatwiej osiągnąć rezultat. Jak podejrzewam, przychodzą klienci do pełnomocników, to pełnomocnicy nie zastanawiają się nad ideami ogólnymi, jak to tam, czy to wypada, czy nie wypada, tylko zastanawiają się nad tym, gdzie być skutecznym i jakie przepisy najlepiej w danym momencie zastosować, a to na to się składa i
kwestia ciężaru dowodu, ale także obciążenie poszczególnych sądów, obciążenie sądów w dużych miastach i dochodzą, można powiedzieć, takie kryteria, które powodują, że nie dyskutujemy tylko i wyłącznie o przepisie, ale dyskutujemy o tym po prostu, jak ta praktyka na co dzień się kształtuje. I wydaje mi się, że o tym też musimy dyskutować, ponieważ bez zrozumienia tej praktyki trudno nam będzie rozstrzygnąć też, jak dalej to wyglądać powinno. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby nasza dzisiejsza dyskusja, ją będę starał się moderować, przebiegała wokół tych zagadnień. One oczywiście nie są wyczerpujące, być może Państwa pytania czy kwestie będą zmierzały w innym kierunku albo na inne rzeczy będą chcieli Państwo jeszcze dodatkowo zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że być może dojdziemy do jakiegoś porozumienia, do jakichś, można powiedzieć, tych granicznych obszarów, co do których się zgadzamy. Będę starał się później na koniec to wszystko podsumować, a w tak zwanym międzyczasie raczej się Państwu nie wtrącać w wypowiedzi, poza tym, że będę troszeczkę prosił jednak o oszczędność w poszczególnych indywidualnych wypowiedziach. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym poprosić bardzo serdecznie pana ministra Andrzeja Derę o wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przekazanie mi głosu i za zaproszenie na tą dzisiejszą debatę i chcę następnie, chciałem następnie powiedzieć, że moja wypowiedź nie będzie żadnym stanowiskiem oficjalnym prezydenta ani kancelarii. Raczej bym chciał, żeby potraktować moje wystąpienie jako głos w debacie, w tym panelu, w tym spotkaniu, bo zagadnienie jest bardzo ciekawe. Tak jak pan rzecznik powiedział, ono funkcjonuje w obiegu przez wiele lat, w wielu sytuacjach się zastanawialiśmy, czy to jest dobre rozwiązanie, czy jest złe, skąd ono się wzięło i tak dalej, i tak dalej. A szczególnie ono wypływa tak, jak i w tej chwili wypłynęło w sytuacjach, kiedy dochodzi do konkretnych zdarzeń, gdzie mamy to na bieżąco i teraz się zastanawiamy, czy dobrze, że ten przepis jest, czy dobrze został zinterpretowany, czy dobrze został wyrok wydany w danej sprawie, czy tak jak powinien i każdy tu będzie miał swoje zdanie. Natomiast pytanie pierwsze, no, które ja sobie tutaj stawiałem, z czym jest związany artykuł 212? Moim zdaniem on jest związany z czymś, co jest przynależne każdemu z nas, tak jak tu siedzimy na tej sali, niezależnie kto, gdzie i kiedykolwiek funkcjonował, czyli z godnością. Bo godność to jest fundamentalne prawo człowieka i nikt z nas nie chciałby być odarty z godności, bo to jest coś, co każdy z nas ma i chce mieć tą godność zachowaną. Jeżeli ktoś używa pewnych instrumentów czy pewnych działań do tego, żeby kogoś z tej godności odrzeć, tak powiem kolokwialnie, no to jest to pytanie, czy to powinno stanowić jakąś reakcję państwa, czy tylko moją osobistą z tej godności. No i tutaj znowu będą pytania, jedni będą uważali, że to wystarczy sprawa cywilna, drudzy będą uważali, że tym powinno się zainteresować państwo. I powiem w ten sposób, mnie przekonuje do tego, żeby, bo ja swój pogląd mam, ja powiem szczerze, wcześniej się zastanawiałem i tak mówiłem sobie, właśnie to nie jest potrzebny ten przepis 212, ale jak zacząłem się wgłębiać, zastanawiać nad wieloma przypadkami, jednak doszedłem do wniosku, że dobrze by było, gdyby ten przepis był, aczkolwiek można rozmawiać w jakim zakresie, w jakiej formule on powinien funkcjonować. Pierwszy ten argument to jest tak właśnie kwestia tej godności, która jest przynależna każdemu człowiekowi i ochrona godności jest czymś moim zdaniem fundamentalnym. Nie wolno pozwolić sobie, żeby z tej godności być odartym. Druga rzecz, troszkę z drugiej strony, nie popełnia przestępstwa, jeżeli ta informacja jest prawdziwa, tak? Ten, który przekazuje tą informację, informacja jest prawdziwa, czyli rzetelność, tak? Jeżeli coś jest prawdziwe, zgodne z prawdą, no to w tym momencie jest kontratyp, nie ma przestępstwa. Dla mnie to jest też argument do tego, że jeżeli się podaje prawdziwe rzeczy, zaprawdę nikt nie będzie skazywany, nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej. To też dla mnie jest taki dodatkowy argument, że sam sobie przepis nie jest problemem. Trzeci argument, tym zagadnieniem zajmował się wcześniej Trybunał Konstytucyjny, tak jak pan rzecznik powiedział, Europejski Trybunał Praw Człowieka i nikt nie zakwestionował jakby samej idei funkcjonowania tego przepisu w systemie prawa karnego, czyli to jest akceptowane przez
przez no, najwyższe gremia, jeżeli chodzi o sądownictwo. Tam był, pamiętam to orzeczenie w Trybunale Konstytucyjnym, tam była dosyć głęboka argumentacja właśnie Trybunału Konstytucyjnego, dlaczego Trybunał uważa, że ten przepis nie budzi wątpliwości z naszą konstytucją. Więc to był też dla mnie kolejny argument, że ten artykuł powinien funkcjonować. I tak jak prześledziłem w ostatnim czasie te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce, które jakby dotykają tego zagadnienia i wywołują emocje w szeroko rozumianym społeczeństwie czy w opinii publicznej, to moim zdaniem to się bierze jednak z praktyki stosowania tego przepisu i z orzeczeń, w jaki sposób to się odbywa w sądzie, jaka jest argumentacja i jaka jest praktyka sądowa. No ale tu już są na sali praktycy, więc będę sam się wsłuchiwał, jak oni to oceniają, czy to jest dobrze robione, czy źle, czy tak to powinno wyglądać, czy nie, i jak generalnie to powinno być przeprowadzone, w jakim trybie. I jeszcze taki ostatni argument, też praktyczny, dużo łatwiej dochodzi się prawdy w postępowaniu karnym niż w postępowaniu cywilnym. No, chociażby taki drobny szczegół, ktoś kogoś pomawia w internecie, no jak ja mogę teraz dochodzić, kto przeciwko mnie wysłał straszne problemy, w momencie, kiedy ja uruchamiam aparat państwowy, że zostałem w jakiś haniebny sposób gdzieś tam pomówiony, czy coś w tym stylu, to jednak aparat państwa ma możliwości do tego, żeby dojść, skąd to zostało wysłane, i wobec tej osoby podejmować jakieś czynności. W momencie, gdy zostaje tylko droga cywilna, jestem po prostu bezbronny, mógłbym się tylko położyć, powiedzieć sorry, ale ja swoimi siłami nie jestem w stanie dojść tak naprawdę do tego. Więc te argumenty jakby przemówiły do mnie, że ten artykuł jest potrzebny, natomiast uważam, że warto się zastanawiać, czy w takim zakresie, jaki jest w tej chwili, czy tutaj rozmawiać, czy znaleźć jakieś rozwiązania, które spowodowałyby to, że w poczuciu nas wszystkich tutaj ten artykuł byłby lepiej stosowany. Ale to jest, myślę, między innymi po to są te debaty i spotkania, żeby na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, to są te dwa pierwsze wystąpienia wprowadzające i teraz chcielibyśmy po prostu porozmawiać, podyskutować. Tak jak powiedziałem, kierując się być może listą tych zagadnień, które przedstawiłem, bo wydaje mi się, że one w dużej mierze wyczerpują te zagadnienia i te wątpliwości, które się pojawiają, czyli zarówno dotyczące polityki, czyli w jaki sposób zreformować ten system środków zaskarżenia w przypadku ochrony reputacji, jak również w jak się odnieść do kwestii funkcjonowania społeczeństwa, nowych mediów, nowych technologii i zagrożeń z tym związanych, czy wreszcie jak podejść do tych różnych bardzo już szczegółowych kwestii związanych z prawem i praktyką orzeczniczą. Kto z Państwa teraz? Pan redaktor Warzecha. Dziękuję. Witam serdecznie panią poseł. Ależ bardzo prosimy o dołączenie do nas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu rzecznikowi za zorganizowanie tej dyskusji, bo to jest pierwsza tego typu dyskusja od wielu lat, jaką pamiętam. Ja brałem udział w takich spotkaniach, które robił swego czasu pan minister Gowin, jeszcze jako szef resortu sprawiedliwości, no ale potem to się wszystko rozmyło. Nie była to zresztą jedyna próba, ani jedyna obietnica zreformowania tego artykułu, więc zgłaszam się pierwszy, bo ja mam to wszystko dobrze przemyślane, ale też jestem trochę zaskoczony, że po ciekawej wypowiedzi pana ministra Dery, że jednak jakby robimy krok do tyłu, bo ja miałem wrażenie, że co do tego, że artykuł 212 jest szkodliwy i powinien zniknąć z kodeksu karnego, to w zasadzie panuje zgoda. No, okazuje się, że nie do końca. Natomiast gdybyśmy mieli się zastanawiać nad tym, to byśmy musieli sobie zadać pytanie, co naszym zdaniem jest bardziej zagrożone. Czy godność, o której tu słusznie pan minister wspominał, jako wartość, czy druga wartość, wolność słowa. Ja jestem zdecydowanie rzecznikiem wolności słowa i gdzie tylko mam okazję, to stwierdzam, że moim zdaniem to właśnie wolność słowa z różnych stron jest zagrożona znacznie bardziej i że są inne sposoby, inne środki do
ochrony godności. Ale wskażę tutaj kilka aspektów, które się wiążą z artykułem 212. O, pierwsza sprawa, o której już pan rzecznik Bodnar mówił, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Politycy mają to do siebie, że jak są w opozycji, to lubią różne rzeczy krytykować, a potem się nagle okazuje, jak dochodzą do władzy, że to są bardzo pożyteczne instrumenty i nachodzi ich refleksja, że może jednak nie, może trzeba to przemyśleć. No i mamy właśnie z czymś takim do czynienia. Z tym się po prostu trzeba liczyć, czyli nie ma co stawiać na to, że tak jak pan postawił pewnie trochę naiwnie po objęciu urzędu, że skoro ktoś mówił będąc w opozycji, no to jak wziął władzę, no to będzie tego samego zdania. No nie. Czyli co można zrobić? No, wydaje mi się, że ogromne zadanie jest przed dziennikarzami przede wszystkim, chociaż to nie tylko dziennikarze są przecież artykułem 212 zagrożeni, ale to jest taka kwestia, wokół której, jak sądzę, całe środowisko dziennikarskie, mimo że dzielą je ogromne i głębokie i gwałtowne spory, mogłoby się jednak wciąż zjednoczyć. I tylko taka presja, tak sądzę, mogłaby odnieść jakiś skutek. Ale jaki jest jeszcze warunek? Myślę, że warunkiem jest zażegnanie pewnych obaw zwykłych wyborców, bo ja jako osoba aktywna w mediach społecznościowych widzę, jaki jest odbiór artykułu 212 wśród właśnie tak zwanych zwykłych ludzi. Otóż on nie jest wcale taki, że to jest zagrożenie dla wolności słowa, tylko jest taki, że zwykły człowiek ma instrument, który mu pozwala obronić się przed tymi złymi dziennikarzami, którzy ciągle coś tam kłamią. I ludzie nie rozumieją, że to jest artykuł, który na przykład uniemożliwia w wielu przypadkach działanie mediów lokalnych na ich poziomie, w ich miejscowościach, że uniemożliwia na przykład poszukiwanie czy naświetlenie korupcji w gminie chociażby, prawda? Bo jakie to jest jeszcze niebezpieczeństwo? To jest trochę to, o czym mówił pan minister Dera, jako o pewnej dostępności tego instrumentu, to jest jednocześnie właśnie zagrożenie. Bo wystarczy, proszę państwa, zapłacić 300 zł i już ta druga osoba ma problemy. No przecież to jest wymarzony instrument dla każdego, kto ma coś za uszami i chce uciszyć dziennikarza. Idzie, płaci 300 zł, prywatny akt oskarżenia i już jest problem. Nawet jeżeli ten proces potem obroni się oskarżony, okej, ale on się obroni za 2 lata, wiemy jak działają polskie sądy, już i tak sprawa przyschnie. Więc tutaj mamy ten efekt mrożący, o którym trzeba pamiętać. Więc trzeba by uświadomić ludziom, że to jest artykuł, który działa na niekorzyść, ale też trzeba by coś dać w zamian, moim zdaniem. Więc jeżeli byśmy się zastanawiali poważnie nad zniesieniem artykułu 212, to myślę, że powinniśmy też rozmawiać o jakichś ułatwieniach procedury cywilnej, które by uspokoiły ludzi, że owszem, ten artykuł zostaje skasowany, no ale jednak łatwiej jest w trybie prywatnym zupełnie dochodzić swoich praw i bronić się przed oszczerstwem. Dziękuję. O, proszę, tu już od razu jest las rąk, pięknie. Może zaczniemy, mówiłem od Marku Frąckowiaku, później Dominika Bychawska jako walcząca z artykułem 212 od lat co najmniej 12. Dobrze, dziękuję bardzo. Marek Frąckowiak z Babydawców Prasy. Pan redaktor właściwie powiedział dużo z tego, co ja chciałem powiedzieć, ale rwę się do głosu, bo będę musiał niestety wcześniej wyjść, ale chciałem się jeszcze w jednej sprawie odnieść do tego, co mówił pan minister, bo rzeczywiście ja akurat Izba od lat ma jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, że ten artykuł należy znieść i to pan minister mówił też o tym, że od lat te boje prowadzimy wspólnie i z Biurem Rzecznika, kolejnych rzeczników i z Fundacją Helsińską, ze stowarzyszeniami dziennikarskimi, wydawcami lokalnymi i tak dalej, właśnie lokalnymi, którzy doskonale to rozumieją, że to jest kij, którym się ich bije, żeby ich uciszyć, to o czym pan redaktor przed chwilą mówił. I myślę, że najistotniejsze jest to, o czym mówił pan minister Dera, że rzeczywiście jest to kwestia godności. Ja się zgadzam z tym, że godność jest czymś niesłychanie ważnym i nie jestem tak przekonany jak pan redaktor, że wolność słowa jest ważniejsza od godności. Ja ostrożnie wolę powiedzieć, że jest równoważna, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie ten kij w postaci artykułu 212 jest
bardzo powszechnie używany właśnie do tego, żeby ludzi tej godności pozbawić, żeby ją poddać wątpliwość, że właśnie ten nie tylko efekt prożący, ale właśnie to przeczołganie przed procesem ludzi oskarżonych z artykułu 212 bardzo często służy do tego, żeby ich zastraszyć, żeby pokazać, że to oni są łobuzami, oszczercami i tak dalej. I tu Państwo doskonale wiecie, że jakby wachlarz środków jest bardzo szeroki, od prostego oskarżenia poprzez ciąganie na drugi koniec Polski do sądu gdzieś tam, co jest uciążliwością, po skierowanie, co mi przypomniała pani Dominika przed chwilą, na badania psychiatryczne, prawda? No, mnóstwo rzeczy, które służą właśnie podważeniu czy naruszeniu godności tego oskarżonego w obronie własnej, który na ogół okazuje się niewinny, ale już jest oskarżony. To on właśnie, jego godność jest naruszona przy pomocy tego artykułu. I oczywiście tak, moim zdaniem wystarczyłaby procedura cywilna pod warunkiem, że jak mówił pan redaktor, trzeba zastanawiać się nie czy znieść artykuł 212, bo to dla mnie nie ulega wątpliwości. Tak, on jest szkodliwy, bardziej szkodliwy niż pożyteczny, ale jak usprawnić te procedury cywilne? Jak sprawić, żeby rzeczywiście ludzie uwierzyli, że mogą się obronić, niekoniecznie korzystając z aparatu państwa, że ich godność właśnie jest tak ważna, że oni występując sami, cywilnie, mogą się obronić i bronić tej swojej godności, a więc myślmy o tym, jak usprawnić tę drogę cywilną, żeby ta procedura była szybka i skuteczna. Niech to będą surowe kary, ale na tej drodze. I jeszcze jedna rzecz, już na koniec. Tym artykułem to jest taki kij, który prawda, leży obok i chętnie każdy z niego skorzysta. Myśmy troszeczkę jako Izba ostatnio się nawet, nie wiem, chciałbym powiedzieć, wygłupili w sprawie właśnie redaktora Biedronia, o której też pan myślę wskazywał, no bo też tak samo, zwróciliśmy się do obecnego ministra sprawiedliwości w obronie redaktora Biedronia i wskazując właśnie, no, że jest to kolejny przykład, że trzeba ten artykuł znieść i w tym piśmie przywołaliśmy właśnie to, że wielokrotnie politycy różnych opcji wypowiadali się przeciwko artykułowi 212, w tym i pan Schetyna i pan Kaczyński. No i kilka dni później dowiedzieliśmy się, że pan Kaczyński właśnie złożył wniosek z artykułu 212. Ale to dotyczy wszystkich polityków, wszystkich opcji. I ja powiem państwu tak, ja nie wierzę już po tych wielu, wielu latach walki przeciwko temu artykułowi, nie wierzę w wolę polityków, państwo wybaczą, obecni tu politycy. Natomiast to, co chciałem na koniec powiedzieć, ze wstydem odnotowuję w imieniu własnego środowiska, wydawców i dziennikarzy, że oni również bardzo chętnie korzystają z tego artykułu. Wszyscy są przeciwko, wszyscy krzyczą, dzieje nam się krzywda przy pomocy 212 i jak trzeba, to używają. W związku z tym ja się to trochę po ludzku nie dziwię. Tak jak powiedziałem, to jest kij, który jak leży, jest wygodny, dobry, prawda? No to czemu nim nie walnąć? Ale proszę państwa, to jest kwestia naszej środowiskowej godności właśnie. Nie korzystajmy z tego. To jest pierwszy krok w walce o zniesienie tego artykułu. Przestać używać i każdemu, kto używa tego artykułu, a ja to mówię z całą odpowiedzialnością, że niedawno nawet jeden z wydawców, który jest reprezentowany w zarządzie Izby Wydawców Prasy, też z tego skorzystał, prawda? Nawet nie jeden. To nie korzystać samemu i za każdym razem wypominać. Skorzystałeś nieładnie. Dziękuję. Dominika Bochawska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Może od razu kontynuując wątek poruszony przez pana prezesa dotyczący korzystania z tego artykułu przez środowisko, ja może dodam coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Rozmawiałam z moim przyjacielem, adwokatem ostatnio, z którym razem mamy sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka związaną z artykułem 212 i on mi się przyznał, że jest obrońcą, jest osobą, która składała prywatne akt oskarżenia z 212, mówi, no wiesz, ale w tej sprawie to zasłużenie. Więc
trochę mną to wstrząsnęło i muszę powiedzieć, że nie, zmieńmy naszą postawę, bo nie ma zasłużonych sytuacji, jeżeli chodzi o artykuł 212. I tu myślę, że pan rzecznik wspomniał nasze kampanie, które może nie przyniosły skutków w postaci zniesienia tego artykułu, ale patrząc na statystyki, myślę, że uwrażliwiły polityków co do korzystania. Bo ja przez ten okres od 2011 roku, jak była kampania do 2015-16 roku, nie zanotowałam większych postępowań z 212 dotyczących czołowych polityków i też te statystyki znacząco spadały. Od 2011 do 2015 był spadek statystyk. Między 2015 a 16 wygląda to tak, że z paragrafu pierwszego w 2015 157 prawomocnych skazań, w 2016 już 220. Prawie podwojona liczba, z paragrafu drugiego 70 w 2015, w 2016 101, więc to jest 43%, jeśli moja matematyka się gdzieś nie pogubiła. Myślę, że nie mam statystyk dalej, jeśli chodzi o kolejne lata, myślę, że ten trend wzrostowy może się utrzymywać. Jeżeli chodzi o godność, to tu znowu muszę się zgodzić z panem Markiem Frąckowiakiem. Ja pamiętam takiego pana, który prowadził portal w Lubelskim zajmujący się i krytykujący łowiectwo i myśliwych, w pewnym momencie miał 14 postępowań z aktu oskarżenia. W zasadzie nie było tygodnia, w którym nie musiał się stawiać na postępowania sądowe. Dodatkowo często jest tak, że te postępowania są w miejscu zupełnie odległym, gdzie trzeba się przemieszczać po całym kraju, żeby w nim brać udział. I teraz, jeżeli chodzi o pytania dotyczące standardów międzynarodowych. Tu OBWE kilkakrotnie wprost skierowało do władz polskich wniosek o to, że pamiętam, że przyrównali nas do Białorusi w jednym z nich, wskazując, że przestańmy stosować i utrzymywać artykuł 212. ONZ w zasadzie przy każdym Universal Periodic Review pojawia się zagadnienie i rekomendacje w stosunku do Polski o zniesienie tego artykułu. Jeżeli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, to tak naprawdę wszelkie sprawy z artykułu 10 wolności słowa to są sprawy, które dotyczą artykułu 212 albo ochrony dóbr osobistych, incydentalnie jakichś innych zagadnień. I rzeczywiście ten standard jest taki lekko rozmyty, ale w większości przypadków jednak Trybunał uznaje, że artykuł 212 w konkretnych sprawach nie jest do pogodzenia ze standardami wolności słowa. I myślę, że to głównie dlatego, że w tych postępowaniach sądy nie stosują pewnych standardów ugruntowanych, wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, takich jak szersza możliwość wypowiedzi w debacie politycznej, grubsza skóra polityka, nie wspominając o tym, chociaż ten standard akurat coraz bardziej się przebija. Pan minister tu mówił o prawdzie. Żeby w ogóle mówić o prawdzie, sądy powinny zacząć rozróżniać fakt a opinię, a nie kazać dowodzić opinię. Kolejnym elementem, na który Trybunał wskazuje, to jest kwestia ciężaru dowodu, który tak naprawdę główną zasadą prawa karnego jest domniemanie niewinności, a realnie postępowania z artykułu 212 polegają na tym, że ciężar dowodu spoczywa na osobie oskarżonej. Tu też z naszej perspektywy, tu pan rzecznik też myślę zauważa ten problem, jest kwestia braku kierowania, czy bardzo fasadowego kierowania do postępowań ugodowych. Znakomita część tych spraw, które kończą się postępowaniem często długotrwałym, mogłaby być załatwiana na etapie ugodowym. Sądy to robią na zasadzie, o, czy państwo chcieliby się ugodzić, a nie, dobrze, to kontynuujemy z postępowaniem. O dolegliwościach w kierowaniu na badania psychiatryczne, chilling efekcie, już moi przedmówcy dużo powiedzieli. Ja myślę, że jedno z
jednoznacznie Europejski Trybunał Praw Człowieka nam mówi, więzienie nie jest dla słów. I tu paragraf drugi, szczególnie artykułu 212, dotyczący środków masowego przekazu, powinien być tym pierwszym krokiem, ponieważ nadal utrzymuje karę pozbawienia wolności do roku w odniesieniu do mediów i nim powinniśmy zająć się pierwszym i on powinien zniknąć, bo tu nijak nie jest do pogodzenia z tym, co mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka. I jako alternatywne, oczywiście myślę, że wystarczającą jest ochrona dóbr osobistych i kodeks cywilny. Tu trzeba by było się zastanowić, o czym już była mowa, to też w wystąpieniu pana rzecznika było podnoszone kwestia długości postępowań, ale też rozważania ślepego powództwa w tym zakresie internetowym szczególnie, kiedy nie wiemy, kto jest osobą, która dokonuje zniesławienia, czy odnosi się do innej osoby. Dziękuję bardzo. Okay. Bardzo serdecznie dziękuję. Ta lista wątków nam się powiększa. Teraz pan redaktor Żakowski, później pan poseł Mieszkowski, później pan mecenas Hara, później pan Ordyński, później pan mecenas. Bardzo dziękuję. Jak pan rzecznik był uprzejmy powiedzieć, też należy do grona weteranów na tym polu. I ta eskalacja jest oczywiście bardzo niepokojąca, ale ona jest związana między innymi z nastrojem takiego wzmożenia moralnego, które ogólnie jest w Polsce. Ja bym bardzo przestrzegał przed uzasadnianiem artykułu 212 pojęciem godności. Mi się wydaje, że my mamy z tym pojęciem problem. Ono jest zdecydowanie wygórowane w polskiej kulturze. Ono popycha nas do różnych polskich, bym powiedział, szaleństw, także prawnych, od samosiery poczynając, prawda, i możemy dalej jechać. To jest bardzo groźne. Pojęcie reputacji jest absolutnie wystarczające. I teraz połóżmy, żeby się pozbyć tego pojęcia godności. Połóżmy dwie wartości. Reputacja i wolność. Bo w gruncie rzeczy rozstrzygamy między tymi dwoma rzeczami. Wolność słowa stoi na straży wszystkich wolności, w tym wolności politycznych. Natomiast reputacja jest oczywiście istotną rzeczą w funkcjonowaniu człowieka społecznym, także dla firm jest istotna. Chociaż też bym przestrzegał przed stosowaniem 212 w odniesieniu do firm, do korporacji, bo one przywłaszczają sobie prawa człowieka, jak wiadomo, w coraz szerszym zakresie i to jest groźne. Ale jeżeli posługujemy się pojęciem reputacji, to jego zdecydowana niższość w stosunku do wolności jest dla mnie w Polsce po wszystkich naszych doświadczeniach kompletnie oczywista. I absolutnie bym nie stawiał tych dwóch wartości na równi. Oczywiście, człowiek ma prawo do ochrony swojej reputacji. Każdy z nas ma takie prawo. Ale nie możemy podejmować ryzyka, że w imię ochrony reputacji zniszczymy coś tak ważnego, jak nasza wspólna, zbiorowa, polityczna wolność. To mi się wydaje, jest wybór dramatyczny. I to nas różni od cywilizowanych społeczeństw uprawiających demokrację w długich okresach. No przecież jak można bardziej poniżyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, niż nazwać go jaszczurem? Jaszczur. Powszechnie używane. Czy Obama próbował wsadzić kogoś do więzienia za jaszczura? A to, że Trump powtarzał przez lata, że się urodził w Kenii. No to nie jest może poniżające w sensie dosłownym, ale jest dyskwalifikujące reputację kandydata na prezydenta. Czy ktoś siedział w więzieniu? Czy ktoś próbował karnie prześladować? Otóż my musimy się pogodzić z tym, że wolność ma swoją cenę. Tę cenę płacimy na różne sposoby. Nigdy w wolnym kraju ulice nie będą tak czyste jak w Pjongjangu. No to jest nieosiągalne. Nigdy nie pozbędziemy się takich zjawisk, które wielu osobom przeszkadzają, jak bezdomni, jak handel na ulicach i tak dalej, i tak dalej. To jest cena naszej zbiorowej wolności. Musimy zdecydować, chcemy mieć wolność, czy chcemy mieć absolutny porządek. I mi się wydaje, że nie ma powodu, żeby ograniczać naszą wolność w imię czyjejś reputacji, nawet dobrze rozumianej. Moja reputacja jest codziennie setki razy naruszana w internecie. Gdybym chciał stać na jej straży i za każdym razem płacić 300, to musiałbym pewnie 100 milionów miesięcznie zarabiać i sądy nic innego by nie robiły, tylko by strzegły mojej reputacji. Czy chcemy takiej Polski?
To jest, mi się wydaje, niebywale ważna sprawa. Druga rzecz to jest powiązanie. Przecież to nie jest abstrakcyjne skazanie. Niech ta kara będzie nawet z 212 bardzo niewielka, ale osoba staje się osobą ukaraną. Nie może być posłem. Może być posłem? Może, czy może dostać wizę amerykańską człowiek, który z 212 został skazany? Musi napisać karany. Do Stanów nie jedzie. Nie może zostać profesorem na uczelni za granicą. No proszę Państwa, mówimy o bardzo poważnych rzeczach. Wojciech Sadurski na przykład pozwany. Tak, może stracić wizę amerykańską, prawo uczenia na amerykańskiej uczelni. Dlaczego my jesteśmy takim dzikim krajem, który chce coś takiego praktykować? To jest bardzo dziwna historia. Więc mi się wydaje, że to jest pozostałość tego naszego, mi się wydaje, bardzo niebezpiecznego przewartościowania godności. Przewartościowania godności. Trzeba ją przywrócić do właściwego miejsca w szeregu wartości społecznych i likwidacja artykułu 212 uczyniłaby nas normalne mieszczańskie społeczeństwo bez tej szlachetczyzny, w której wszyscy giniemy i zniszczymy wszystko łącznie z niepodległością w imię godności osobistej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Absolutnie podzielam pogląd Jacka Żakowskiego. Jak pojechaliśmy do Mińska z przedstawieniem teatralnym i wyszliśmy z autobusu, byliśmy wszyscy zachwyceni tym, że przed nami pojawił się Kundel, który merdał ogonem. To był jedyny pies, jakiego spotkaliśmy na Białorusi, w Mińsku przez cały tydzień grania przedstawień. Wszystko było wyczyszczone. To bardzo jest higieniczne państwo, bardzo czyste, bardzo estetyczne nawet momentami. Myślę, że ta dzisiejsza debata, oczywiście ona jest niezwykle istotna, ponieważ ona mówi o prawie do wolności. Prawo do wolności jest prawem człowieka, niezbywalnym prawem człowieka. W polskim kodeksie karnym jest jeszcze jeden artykuł, który w pewnym sensie koresponduje z tym, z artykułem 212. Jest artykuł 196 o obrazie uczuć religijnych. To są dwa artykuły, którymi można cenzurować, którymi można ograniczać w jednym przypadku na przykład przedstawienia teatralne czy niepoprawne akty twórcze, a w drugim przypadku mamy do czynienia ze zwykłą cenzurą wolności wypowiedzi. To jest coś, z czym powinniśmy walczyć i muszę przyznać, że po 30 latach pracy, po 30 latach demokracji ciągle mamy do czynienia z artykułami, które tak naprawdę są antydemokratyczne. One są wymierzone w wolność nie tylko twórczą czy wolność słowa, ale w tożsamość, w podstawowe potrzeby człowieka, w podstawowe potrzeby komunikacji. Oczywiście artykuł 212 jest rezultatem, jest konsekwencją zmiany formy prasy, zmiany reguł. Bardzo to jest istotne w związku z własnością mediów. Dzisiaj media, które są prywatne, głównie są nastawione na zysk ekonomiczny. W związku z tym zrobią wszystko, żeby ten zysk ekonomiczny uzyskać. Zysk społeczny czy zysk polityczny staje się coraz częściej drugorzędny. A więc tutaj działa ten jednoznacznie rozumiany, ta jednoznacznie rozumiana przestrzeń rynkowa, która w ten sposób również ogranicza prawo do wolności twórczej niestety. To jest taki pewien paradoks. Z jednej strony artykuł 20 Konstytucji, który odwołuje się do wolności gospodarczej, a w przypadku artykułu 212 mamy do czynienia z ograniczeniem praw człowieka. Nikt z tym się nie uporał, ale oczywiście potężnym zjawiskiem, bardzo, bardzo groźnym. Jest to, co ja osobiście definiuję jako populizm medialny i on wpisuje się w tę opowieść o najnowszej naszej rzeczywistości, o demokracji, która ciągle domaga się pewnych praw. Politycy oczywiście są słabi, politycy się boją, politycy są koniunkturalni. Politycy są ubezwłasnowolnieni przez własne kariery i własne i brak własnych wyobraźni demokratycznych. To widać gołym okiem. W związku z tym kategoria godności, o której mówił pan minister, jest kategorią fałszywą. Otóż ona
ona tak naprawdę zastępuje wolność wypowiedzi jakąś domniemaną definicją godności, którą trzeba po prostu na nowo zdefiniować. Artykuł 212 takiej definicji godności nie sformułuje. On nie ma takich możliwości, żaden prawnik tego nie zrobi. Jeżeli ktoś to potrafiłby zrobić, to dostanie Nobla. Ja przypuszczam, że w dzisiejszej rzeczywistości, która jest niezwykle istotna, jeśli idzie o różnorodność, o pluralizm poglądów, o światopogląd, to też jest artykuł Konstytucji, który to przecież reguluje. 54 artykuł mówi o prawie do światopoglądu własnego. Artykuł 73 mówi o prawie do wolności twórczej. Proszę zwrócić uwagę na to, jak te prawa człowieka są łamane. Najlepszym przykładem jest sprzed dwóch czy trzech dni reakcja premiera Glińskiego na przedstawienie Strachy Daniela Rycharskiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A więc tutaj mamy do czynienia z wieloma elementami ograniczenia praw człowieka, praw wolności, wolności słowa. I ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby jednocześnie i znieść artykuł 212 i artykuł 196, który, jak już mówiłem, odwołuje się do obrazy uczuć religijnych. Tischner sformułował bardzo ładne zdanie, mówiąc, co to są za uczucia, jeżeli tak łatwo je obrażać. Polska jest chyba, Bogdanie, jedynym krajem w Europie, który artykuł 196, odwołując się do wolności, do obrazu uczuć religijnych, ma wpisany w swój kodeks karny. A więc jeżeli my mamy poszerzać tą naszą świadomość demokratyczną, nadawać jej sens poznawczy, jeżeli my w tej rzeczywistości demokratycznej mamy być odważni, mamy podejmować istotny dialog społeczny, dialog polityczny, który nie jest obwarowany strachem, a lęk, jak Państwo wiedzą, dzisiaj stał się normą społeczną, czy staje się normą społeczną. Więc te artykuły ograniczające nasze wolności twórczej po prostu trzeba wyrzucić na śmietnik. Szanowni Państwo, teraz może z tej strony. Najpierw może pan mecenas Hara, później pan mecenas Pluta. Później przejdziemy tutaj, w tym kierunku, pani poseł oraz pan Orliński, a później tutaj pan sędzia. I myślę, że w ten sposób prawie domkniemy pierwszą rundkę, a jeszcze później pan mecenas, a później wrócimy do pana mecenasa Lacha, żeby nie było teraz za prawniczo, bo teraz podejrzewam, że będą głosy takie dogmatyczno-praktyczne mocno. Dziękuję bardzo, Michał Hara. Chciałbym się poniekąd odnieść do tego, co pan minister Dera wspomniał w swojej otwierającej wypowiedzi i tak naprawdę zahaczyć o sam rdzeń przestępstwa artykułu 212, który mówi o tym, że karze podlega ktoś, kto pomawia inne osoby. Mówi się potocznie o tym przestępstwie jako pomówieniu, jako zniesławieniu. I czymże to jest? No to właśnie jest to, powiedział pan minister. To jest mówienie nieprawdy o kimś innym i stawianie tej osoby przez to w złym świetle. Niestety problem z artykułem 213 jest taki, że kontraty prawdy doznaje pewnych istotnych ograniczeń. Bo jeśli pomówienie czy ten zarzut jest sformułowany niepublicznie, to wszystko jest dobrze. Kontraty prawdy jest bezwzględny. Natomiast jeśli zarzut jest sformułowany publicznie, zaczynają się problemy. Bo po pierwsze, kontraty prawdy jest ograniczony do dwóch enumeratywnie w tym przepisie wskazanych przypadków, a ponadto w niektórych sytuacjach, jeśli dotyczy życia rodzinnego lub osobistego ten zarzut, to nawet jeśli jest któryś z tych przypadków spełniony, to i tak nie można przeprowadzić dowodu prawdy. Więc dochodzimy do sytuacji, i to obowiązuje w kodeksie karnym od samego jego początku z 1997 roku, w którym mamy zarzut, który jest prawdziwy, wszystko się zgadza i nie mówimy nawet o sferze opinii, jak pan redaktor wspomniał, tylko o sferze czystych faktów, a i tak osoba stawiająca ten zarzut podlegać będzie odpowiedzialności karnej, bowiem nie spełnia warunków wskazanych w tym przepisie, albo nawet jeśli je spełnia, to nie może ich udowodnić, bo jest prawny zakaz przeprowadzenia takiego dowodu. Więc jeśli nie ma, nie chcę mówić może woli, ale możliwości w tej chwili pełnej depenalizacji czynu z artykułu 212 kodeksu karnego, to może chociaż warto rozszerzyć ten kontrakt prawdy, żeby on obowiązywał bezwzględnie, żeby jednak zawsze ten zarzut prawdziwy nie podległ odpowiedzialności karnej. Jeśli taki zarzut prawdziwy wyrządzi komuś krzywdę, wyrządzi komuś szkodę, to tutaj widziałbym możliwość dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w drodze cywilnej. Ale jeśli to jest prawda, no to trudno w ogóle mówić, że to jest pomówienie. Więc nie wydaje się, żeby była spełniona podstawowa przesłanka z artykułu 213, czyli pomawianie kogoś o coś innego, co z samej swojej definicji jest mówieniem nieprawdy. Może w tym kierunku w takiej sytuacji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Ja będę tak prosił, żeby pan Mesans jeszcze się zastanowił, tak może w późniejszej wypowiedzi, bo ja pamiętam, że jak się przeanalizuje orzecznictwo strasburskie, to z tą prawdą jest o tyle delikatna historia, że w momencie, kiedy osoba się wypowiada, publikuje jakiś tekst, może bazować na pewnych danych wskazujących na to, że to może być prawda. A później po czasie może się okazać, że to była nieprawda. Była taka sprawa chyba Bladet Troms, o ile mnie pamięć nie myli, no, sprawa norweska. I jakby to można było później tak dogmatycznie ukształtować? To może tak od razu, tak? To... Dziękuję serdecznie. No, słowo, w takiej sytuacji no, kwestia winy. No bo przestępstwo z artykułu 218 jest przestępstwem umyślnym, no więc jeśli tu nie będzie winy w działaniu takiego sprawcy, on był przekonany, że mówi prawdę, no to też nie będzie podległ odpowiedzialności karnej. Okay. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję bardzo, pan Mesans Puta. Dziękuję, ja muszę uważać na słowa, dlatego że mój przyjaciel powiedział mi, że gdyby artykuł 212 mógł oskarżać, to ja bym już dwukrotnie skazany za moje publiczne wypowiedzi na temat tego artykułu. Ja bardzo dziękuję za głos pana redaktora Żakowskiego, bo on jak gdyby, znaczy nie zgadzam się z nim do końca, natomiast on rzeczywiście pokazuje dwie rzeczy. Bo proszę państwa, o czym my tak naprawdę mówimy, kiedy pada zaangażowanie państwa w artykuł 212? No jakież to jest zaangażowanie państwa, kiedy to jest prywatny akt oskarżenia? Ja mówię w masie, prawda? Tu nie ma żadnej różnicy między prywatnym aktem oskarżenia a pozwem cywilnym. Proszę państwa, jaka jest różnica? O co chodzi człowiekowi, który występuje z artykułu 212? Ja nie wiem. Chodzi mu o to, żeby drugiego nazwać przestępcą, przestraszyć go, zablokować. I to nie tylko tam wyjazdy, przepraszam, do Stanów Zjednoczonych, to bardzo ważne rzeczy, ale proszę państwa, kredytu można nie dostać. Ja, znaczy mnie zadawano pytanie, bo ja jestem już, no znam jeszcze przepisy sprzed 97 roku. I jak ja mówię, zresztą pan rzecznik doskonale zwrócił na to kiedyś uwagę, jak mnie pytają, kiedy ja mówię, że proszę państwa, to jest tak, że ten obecny przepis jest gorszy od komunistycznego. Znaczy mówię o całej strukturze, czyli też również o tych kwestiach, które wyłączają ściganie. No to ktoś mówi, no przecież pan jak pan może to mówić? A to jest fakt. Proszę państwa, w czasach, nazwijmy to komunistycznych, czy dawnych, no nomenklaturę zostawmy, przekonanie czyniącego zarzut, że on jest prawdziwy, powodowało, słuszne przekonanie, uzasadnione przekonanie, powodowało, że on nie popełnia tego przestępstwa oszczerstwa. Więc komu trzeba zadać pytanie, i to jest moje pytanie, dlaczego artykuł 212 jest takiej treści, jakiej jest? Przecież ten artykuł nie jest anonimowy. Ktoś go napisał. Ktoś go poddał pod głosowanie. Proszę państwa, to też nie jest tak, bo my mówimy pomówienie, nieprawdziwa informacja, a w artykule 212 penalizowana jest możliwość, nie skutek. To jest przepis bezskutkowy, proszę państwa. O tym, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, decyduje w finale sąd. Proszę państwa, zdarzyło mi się nazwać publicznie ten przepis bolszewickim. Nie powtórzę tego, choć już powtórzyłem. Natomiast korzystając z wypowiedzi pani Dominiki, będę go nazywał białoruskim od tej pory, dlatego że, powiem szczerze, ja już trochę mam dość, nie chcę tego spotkania, bo to spotkanie jest bardzo ważne, ale takich sytuacji, kiedy raptem wszyscy się budzimy, bo kogoś skazano i mówimy, ojojoj, jest 212, coś trzeba z tym zrobić, więc znaczy, odpędzamy taki taniec, są przeciwnicy, są zwolennicy, a 212 zostaje. Proszę państwa, jakie ja bym miał postulaty, jeśli można? Ja bym tak na próbę, proszę państwa, wykreślił paragraf drugi z artykułu 212, uśmiech do wszystkich panów redaktorów, to dotyczy mediów. A jednocześnie no, zniknęłoby w ten sposób no, coś, co jest
wstydem dla Polski, że za słowo można pójść chociażby teoretycznie do więzienia i mamy to napisane w ustawie. Proszę Państwa, i to jest jak gdyby taka rzecz pierwsza. Zobaczmy, co się wtedy stanie. Czy ja wiem, co się stanie pozytywne? Nie będzie można tłamsić krytyki i wykorzystywać tego przepisu do walki z mediami. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, drugi mój postulat byłby taki, że może spróbujmy to przestępstwo przekształcić jako no przynajmniej minimalnie skutkowe, żebyśmy no nie za możliwość, ale no za jakiś skutek, no żeby ktoś ten, który będzie oskarżał, tych już może nie dziennikarzy, ten skutek wykazywał. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, to wszystko będą protezy. Bo artykuł 212 jest skażony ze swej istoty, no, czymś, co bym nazwał takim grzechem pierworodnym. Bo jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że osoba głęboko urażona i urażona w swojej godności potrzebuje uczynić swojego adwersarza przestępcą, to nie jest to chyba zdrowe uczucie. Ja jestem gotów zrozumieć, że osoba urażona, dotknięta, spostponowana, pójdzie do sądu cywilnego, dostanie przeprosiny, zadośćuczynienie, a nawet szereg innych rzeczy, bo przepis odpowiedzialności cywilnej jest bardzo szeroki. Tak naprawdę ktoś powiedział, że sąd na gruncie artykułu 24 może zasądzić, aby przeprosić kogoś wierszem. Natomiast sięganie do artykułu 212, z czego wynika, proszę Państwa? No wynika z tego, że my po niego sięgamy. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, nigdy nie wystąpiłem z aktem oskarżenia, choć byłem wielokrotnie o to proszony, przeciwko medium bądź dziennikarzowi. Uważam, że jeżeli ktoś jest przeciw 212 w takim kształcie, jakim on obowiązuje, powinien być konsekwentny, czyli zaczynam od siebie. Natomiast, proszę Państwa, mówimy tutaj o badaniu psychiatrycznym, ale czy pamiętamy, kto był autorem, znaczy autorem, kto wystąpił z aktem oskarżenia, w którym sąd zarządził przymusowe sprowadzenie dziennikarzy na salę sądową? TVN, proszę Państwa. Kto był autorem, panie redaktorze, aktu oskarżenia, w którym pan zamykał się w klatce? Znaczy, przeciwko któremu? Nie pan, nie. Pan poseł Misiło. Proszę, no okej. Okay. Proszę Państwa, i tak można by, znaczy wiecie Państwo, za co było skazanie z 212? Za tak zwane monidło. Znaczy fotografię, no przykrą, ale gdzie ktoś mógł włożyć głowę i pokazać w brzydkim kontekście pewnego lokalnego polityka. Już nie będę, proszę Państwa, wymieniał dalej nazwisk, choć te nazwiska różnie tu padały, bo to nie o to chodzi. Więc ostatni mój postulat to jest taki, przyzwoity człowiek nie korzysta z 212 i tyle. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że z tym 212 to jest tak, jak ja patrzę na historię od 1989 roku, przebieg zdarzeń, jak z istnieniem Senatu w Polsce. Mniej więcej ta opozycja, jak jest w opozycji, to mówi, że trzeba Senat zlikwidować. Jak dochodzi do władzy, a jak bardzo przekonywujące zwycięstwo odnosi w Senacie, to oczywiście Senat jest utrzymywany i ja nie wierzę w to, o co pan rzecznik tutaj pyta, że rok 2019, rok kampanii wyborczych i tak dalej, będzie skłaniał do dyskusji na temat potrzeby utrzymania 212. Moim zdaniem to jest bardzo polityczny artykuł 212 kodeksu karnego i on w dużej części jest właśnie, jeżeli jest wykorzystywany, to również z przyczyn politycznych. Ja bym się zastanawiał nad jednym tylko, nad tym kwalifikowaną formą, czyli nad oszczerstwem. Bo jeżeli ktoś na przykład powie, że Ordyński ma kochankę, no bardzo trudno, to idę z pozwem, zależy zresztą jaką, natomiast, ale jeżeli powie, że jestem konfidentem, kapo, kolaborantem, zdrajcą, ja muszę powiedzieć, że bardzo mną wstrząsnęło, ja zresztą powiedziałem kiedyś prezesowi, ówczesnemu prezesowi Polskiego Radia, po raz pierwszy naskarżyłem,
To była była audycja w jednym z programów Polskiego Radia o historii Auschwitz i o ruchu oporu w Auschwitz, gdzie dziennikarka przepytywała jakiegoś gościa, podobno znawcę tematu, i który powiedział, że Józef Cyrankiewicz, abstrahuję od późniejszej oceny Józefa Cyrankiewicza, ale który akurat w Auschwitz był bohaterem, powiedziała, że Józef Cyrankiewicz był kapo w Oświęcimiu. Jak na takie oszczerstwo reagować? To jest, bo powiadam, no to są różne stany faktyczne, ale są takie, szczególnie, że tak powiem, w Polsce, kiedy się powie o kimś, że jest był konfidentem. Ja pamiętam historię nieżyjącego Andrzeja Przewoźnika, znakomitego człowieka, który padł właśnie ofiarą takiej lustracyjnej nagonki, strasznych pomówień. Andrzej, sąd lustracyjny go oczyścił. I to nie dlatego, że czegoś brakowało w dokumentacji i na jego korzyść się interpretowano brak dowodów przeciwko niemu, ale dlatego, że po prostu był czysty jak łza. Ale do końca swojego życia nosił tę psychiczną skazę w sobie. Jak na takie historie reagować? Moim zdaniem kodeks cywilny jest tu niewystarczający, ochrona dóbr osobistych. To nie są żarty, naprawdę. Przy okazji, nawiasem mówiąc, katastrofy smoleńskiej. Jakie oskarżenia padały? I to z ust utytułowanych ludzi, wysokich urzędników państwowych. Do dzisiaj żadnego dowodu nie przedstawiono, a konkretnie, personalnie te oskarżenia były kierowane do konkretnych personalnie osób. Jak na takie historie reagować? Teraz jeśli chodzi o to, czy stosować częściej procedurę karną, czy procedurę cywilną. Tutaj moim zdaniem zasadnicze znaczenie ma sprawność postępowania. Ja dam przykład akurat też, ponieważ jeszcze do czasów IV RP w Rzeczpospolitej bardzo często sprawozdawałem te duże procesy, ważne procesy sądowe i trochę na ten temat wiem. Był taki proces zresztą na początku lat 90., może w środku lat 90. Wojciech Żukrowski pozwał Edwarda Gierka, Janusza Rolickiego za to, że Janusz Rolicki z Edwardem, Ed Gierek powiedział w tej książce Rolickiego, że Żukrowski napisał Moczarowi Barwy Walki. Proces się toczył 10 lat. Już nie mówię, że to żądanie, które wniósł Żukrowski, w ogóle zostało, bo po prostu śmieszne było, bo w międzyczasie była gigantyczna inflacja, potem wymieniono pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie może być tak. Jeżeli ta procedura cywilna ma być skuteczna, jeżeli obywatele pokrzywdzeni mają się na tą przenieść do, że tak powiem, z kodeksu karnego do kodeksu cywilnego, to tutaj musi być ogromna zmiana. Jakimś przykładem pozytywnym jest rozpatrywanie spraw w trybie kampanii wyborczej. No można po prostu. W ciągu tego czasu, który wyznaczony jest dla tych spraw w kampanii wyborczej. Także wydaje mi się, że bez zmiany sposobu, szybkości postępowań cywilnych, tutaj niewielka nastąpi zmiana. I powiadam, no tak, dla mnie tak kwalifikowana w oszczerstwo, tą kwalifikowaną formę zniesławienia, właśnie tego typu zdrajca, kolaborant, kapo i tak dalej, tu bym się bardzo poważnie zastanawiał, czy znieść penalizację. Serdecznie dziękuję. Ja myślę, że jeżeli będziemy jeszcze później pytali praktyków, to byłbym wdzięczny za taką informację, jak to faktycznie teraz wygląda, chociażby w sądach warszawskich, ale także w sądach w mniejszych miejscowościach. Bo ja mam wrażenie, niepotwierdzone faktami, że w zależności od tego, gdzie mieszkamy, to różnie może wyglądać, że faktycznie i adwokaci wręcz mogą sobie zdawać sprawę, tak, ile trzeba czekać na terminy w sądzie w rejonowym, gdzie w małej miejscowości, prawda, a ile w sądzie okręgowym w Warszawie, i od tego może zdecydować wybór metody ochrony dóbr osobistych, metody ochrony, przepraszam, reputacji. Jak pan wymieniał, panie redaktorze, te oszczerstwa, to teraz jest jedna sprawa, która się też obiła pewnym echem na Twitterze przynajmniej, a mianowicie sprawa redaktora Bartosza Wielińskiego z Wyborczej, który właśnie został nazwany Volksdeutschem przez Rafała Ziemkiewicza i skierował akt oskarżenia z 212. No i to powstaje pytanie, tak, czy słusznie, czy wypada mu, czy nie wypada, i jak się to ma też do naszej dyskusji. Być może warto o tym kazusie przynajmniej chwilę też porozmawiać. Ale teraz pani poseł.
Dziękuję bardzo, przepraszam Państwa raz jeszcze za to spóźnienie, ale rzeczywiście przyjechałam specjalnie z Łodzi i jakoś tak nie mogłam trafić z rozkładem PKP na tę debatę. Ja tutaj patrzę, czy nie słuchałam słowa wstępnego, przepraszam, więc tylko się, że tak powiem, opieram na tym takim konspekcie zagadnień. No ja myślę, że Państwo tu pytacie, dlaczego politycy różnych opcji, mimo składanych deklaracji, jak gdyby do tej pory no nie pozbyli się tego artykułu 212 kodeksu karnego. No ja myślę, że to niekoniecznie jest pytanie do polityków. Ja myślę, że trzeba by się zastanowić właśnie, jaka jest istota i jaki jest powód dla istnienia tego artykułu, jak się to narodziło. I być może wtedy by było łatwiej nam na to pytanie odpowiedzieć, bo ja trochę jestem tu w dziwnej roli, bo jestem tak częściowo po dwóch stronach barykady. Jednak niegdyś przynajmniej myślę, że dość też z uporem i skutecznie walczyłam o wolność słowa. No a teraz, jeżeli jestem po tej drugiej stronie, no to właśnie doświadczam wszelkich dobrodziejstw i tu powiem w cudzysłowie tej wolności słowa. Ale wiem jedno, że zawsze 212, no z reguły jest, dwie strony są właśnie, jest niesławiany i zniesławiający. To jest po prostu, to jest oczywista oczywistość, by zacytować klasyka. Więc trzeba by się zastanowić, gdzie, po której stronie, jak są te ciężary rozłożone, bo choć od kilku lat, a przecież cały czas, właściwie odkąd jestem w Sejmie, te 20 parę lat, z tym problemem się spotykam, bo ciągle przychodzę i powiem, że właściwie najbliższej likwidacji tego 212 byliśmy, gdy był taki, przychodziły te sygnały dość dramatyczne z prasy lokalnej. Bo tam wtedy, tak było w tych latach przełomu 90. 2000 roku, że tam wtedy rzeczywiście no, szalała miłość do artykułu 212 i były to w ten sposób załatwiane jakieś wewnętrzne spory, batalie o władzę, o coś. Różnie to można było traktować. I wtedy rzeczywiście dziennikarze z tej prasy lokalnej dość mnie, znaczy nas, komisję odwiedzali, rozmawiali, staraliśmy się, były prowadzone jakieś dyskusje. Potem rzeczywiście sprawa trochę przycichła, jak gdyby się okazało, że może no, że się nie da. Więc ja uważam, że się da, to żeby była jasność, dlatego że uważam, że nie tylko się da, ale właściwie i trzeba. Pytanie tylko, jak i od której strony się do tego zabrać. I odpowiem, często się zgadzam z redaktorem Mordyńskim, ale raczej tam, gdzie właśnie rozmawiamy o wolności słowa i o manipulacjach czasem takich. Natomiast tu, kiedy on powiedział, że, bo to chyba on powiedział, że to nie jest dobry temat do kampanii wyborczej, otóż tu się nie zgadzam. To jest... Chwileczkę. No. To zależy, czy zejdziemy z poziomu jakiegoś dywagacji natury filozoficzno-ogólnej, czy też zaczniemy mówić o konkretnych rozwiązaniach, o których tu już częściowo właściwie słyszałam, bo to wiadomo, jakby się trzeba było do tego zabrać. No i też rzeczywiście zobaczymy, jak to ten 212 traktuje. Ja powiem jedno. Ja nawet trochę jestem zdziwiona, bo mimo że tyle lat jakoś niby jestem blisko tego tematu, nigdy nie traktowałam tego w kategoriach godnościowych. Bo godność to ja mam, tak trochę mi się wydaje, jak gdyby. I chyba każdy człowiek, tak, takie mam poczucie, że to jest... I prawdę powiedziawszy, oczywiście można człowieka upodlić, to prawda, i zaatakować jego godność, ale to są różne metody, nie tylko to, o czym my tu mówimy. Natomiast bliższe dla mnie jest ta kwestia reputacji. Dlatego, że są takie zawody. No jeżeli ja bym tutaj obecnym redaktorom była w stanie udowodnić, że są notorycznymi kłamcami,
A przecież tak w mediach światowych bywa, nie, no to wiesz, że potem wyrzucano, nawet tracili dziennikarze pozycję, bo im udowodniono, że dopuścili się strasznego oszustwa, kłamstwa raz, drugi, trzeci. No to dziennikarz wtedy traci reputację całkowicie, no tak mi się przynajmniej wydaje. Bo to nie jest kwestia opinii, jest kwestia tego, jak on postępuje. Jeżeli z kolei politykowi się próbuje, jakoś się opinię publiczną zaalarmuje, że nie wiem, właśnie był konfidentem, był, kim tam był ten, no, kim była kapo, albo no nie, to nie, Volksdeutschem, albo, a nawet takie rzeczywiście bardzo prozaiczne, jeżeli się wyrobi komuś opinię, a znam takie przypadki, stara się wyrobić, że jest narkomanem, czy że jest pijakiem, to reputacja polityka, no niestety doznaje strasznego uszczerbku i szwanku. A to, że ktoś tak spróbuje namalować taki obraz i to się upowszechni polityka, to de facto ogranicza jego wolność, bo on w ten oto sposób, w żaden sposób nie może pełnić no, swoich jak gdyby funkcji, jeżeli to oczywiście jest nieprawda. Więc raczej mówię, moglibyśmy myśleć o reputacji i moglibyśmy myśleć o tym, jak oddzielić, i też o tym była tutaj mowa, fakt od opinii czy rzeczywiście krytyki, bo mnie się może postępowanie kogoś nie podobać. I ja mam święte prawo powiedzieć o tym, że mnie się to i to nie podoba. No i nikt nie ma prawa z tego powodu pozwać mnie do sądu, że ja mu, prawda, tutaj nie wiem co robię, nic nie robię, mnie się nie podoba. Ale jeśli mamy zrezygnować z tej kategorii, że to jest przestępstwo i jestem za, bo ono rzeczywiście źle działa, no to trzeba całkowicie zreformować procedurę cywilnoprawną. Bo nie ma, tak jak mówię, nie ma możliwości, znaczy w odniesieniu do tego typu zdarzeń, bo nie ma możliwości, by dziennikarz, polityk, no, naukowiec, osoba zaufania publicznego, sędzia, o proszę bardzo, a sędziowie z tych billboardów, panie ministrze, to właściwie to co oni mają powiedzieć, to jaki artykuł by się przydawał. A jak ja jestem kanali albo zdradziecka morda, to co ja powinnam powiedzieć, gdyby to nie było powiedziane z mównicy sejmowej? No to bardzo proszę, ja wiem, że na dwie strony. Więc mnie tylko chodzi o to, że jeżeli tego typu zdarzenia, jeżeli fakty i jeżeli ewidentne oszczerstwa i pomówienia zaczynają się pojawiać w przestrzeni publicznej, to osoba pomawiana i poddawana tym kłamstwom musi mieć prawo do szybkiego dojścia prawdy. Być może tylko mu się zdaje, więc wtedy ta procedura cywilnoprawna musi być, nie wiem, czy uproszczona, czy przyspieszona. Ja się nie wypowiadam, bo nie jestem prawnikiem. Ja w ciągu 8 kadencji wyborczych kampanii raz jedyny wystąpiłam w trybie wyborczym, ponieważ nie mogłam się doprosić sprostowania ewidentnego kłamstwa. I nie korzystam ani z 212, choć może by się nadawało, ani z procedury wyborczej, ale tak myślę o setkach ludzi, którzy, no, których mówię, których reputacja może lec w gruzach na skutek pewnego braku odpowiedzialności za słowo, bo jest wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz chciałbym poprosić pana profesora Włodzimierza Wróbla, sędziego Sądu Najwyższego, który może nie tylko przedstawi swój pogląd, ale także może nam powie kilka słów, no jak to było z tym kodeksem karnym w 97 roku i skąd się ten przepis wziął, bo chyba pan profesor ma największą wiedzę w tym zakresie. Dziękuję bardzo za umożliwienie zabrania głosu w tej debacie. Ona przebiega bardzo ciekawie, chociaż bym powiedział taki przewidywalny dość sposób. To znaczy mniej więcej od kilkudziesięciu lat padają te same głosy w dyskusji. Natomiast wydaje mi się, że warto by było, zanim jeszcze odniosę się do historii,
powiedzieć sobie jedno, o czym pan rzecznik zresztą wspomniał w tym swoim wystąpieniu, chociaż jednym zdaniem, że świat się wokół nas zmienił, a ta debata jakby pozostała taka sama. I to chyba trzeba wziąć pod uwagę. Świat się zmienił przede wszystkim na dwa sposoby. Proszę państwa, kiedy obserwowało się debatę, jaka się toczyła we Włoszech po propozycji Senatu wprowadzenia odpowiedzialności karnej za fake news, była taka propozycja senacka, a później, kiedy w Niemczech zastanawiano się nad tym samym problemem, oczywiście wszystko to działo się w kontekście stwierdzonych manipulacji wyborczych w Stanach Zjednoczonych i niepokojów, jakie były też związane z Francją, tak? To jednym z argumentów, które w Niemczech na pewno doprowadził do tego, że nie wprowadzono penalizacji fake newsów, a we Włoszech jednym, choć nieprzeważającym, że ta propozycja senacka upadła wtedy, a przepis był bardzo szeroki, mówił o tym, kto rozpowszechnia fake newsy, to dokładnie nieprawdziwe informacje w internecie. To była włoska propozycja przecież, podlega karze. Tak? Jednym z argumentów było stwierdzenie, bo mamy przestępstwo zniesławienia, czy oszczerstwo, obojętnie jak to by nazywać. To jest artykuł 180, czy paragraf 186 niemieckiego kodeksu karnego. Trochę mi to przypomina wsłuchiwanie się w dzisiejszą debatę, ostatni artykuł w Tygodniku Powszechnym o normalności, tak? No to mamy obok taki kraj normalny i tam jest to normalnie penalizowane. Oczywiście też wiele jest krytycznych głosów. Ale zmiana paradygmatu, w jakim funkcjonujemy, doprowadziła do tego, że ten przepis, tak bardzo krytykowany, stał się orężem broniącym nas, naszą wolność w internecie. Bo właśnie dzięki temu nie wprowadzono odpowiedzialności karnej, tak szeroko rozumianej. To jest jedna sprawa. Więc to, że nagle sobie uświadomiliśmy, że operowanie informacją w dzisiejszym świecie może doprowadzać do nieodwracalnych szkód. I nie chodzi tylko o godność, bo zwróćcie państwo uwagę, że ten artykuł 212 to nie jest po prostu ochrona czci czy godności, cokolwiek byśmy nazywali, tak? Ten przepis można ociosywać, za chwileczkę chcę o tym opowiedzieć, ale jego główny jak gdyby korzeń zła, czasami lubię posługiwać się tym sformułowaniem, polega na tym, że z jednej strony jest bliski zniewagi, to jest to poniżanie, tak? W zasadzie jakbyśmy skreślili ten w zakresie przepis, to pewnie przestępstwo zniewagi przejęłoby to wszystko coś, co dzisiaj nazywamy poniżaniem w opinii publicznej. Nic by się nie zmieniło w tym perspektywie. Natomiast druga część tego przepisu to nie ochrona czci, to ochrona możliwości funkcjonowania w społeczeństwie osób zaufania publicznego. Przecież nie każdy może powołać się na ten przepis, ale tylko ci, którym jest to potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie wtedy, żeby w warunkach, w których ludzie mają do nich zaufanie. To nie jest ochrona prywatnej czci, ten przepis. No i dzisiaj wiemy, jak gigantyczne spustoszenia można dokonać informacją, można systemy polityczne wywracać, można zmieniać gospodarczo systemy, różne rzeczy można robić i jest ogromna debata w świecie dotycząca tego, zresztą w Stanach Zjednoczonych, który dzisiaj jest powoływany, na pewno państwo obserwujecie też debatę, że nagle ten kanon wolności słowa, który w zasadzie amerykańska demokracja jest na nim oparta, w związku z kazusami, które są traktowane, no to oczywiście napięcia polityczne, które są związane z prezydenturą Trumpa do tego prowadzą, napięcia polityczne, które związane są z mową nienawiści, doprowadzał wielu prominentnych już przedstawicieli przecież i orzecznictwa, bym powiedział, ale także osób zajmujących się prawem karnym, do twierdzenia, że coś na kształt, no nie przestępstwa zniesławienia, Boże, ale czegoś, co by ograniczało swobodę wypowiedzi w internecie, jest niezbędne. W kraju, który, no, nie z tego powodu nie karze dziennikarzy, że jakby uważa, że to wszystko jest w porządku, tylko to wolność słowa jest absolutnym fundamentem demokracji amerykańskiej. Kompletnie inny pomysł też kulturowy niż w Polsce. Proszę państwa, jak tutaj szedłem, to wziąłem sobie, wyciągnąłem jeden z artykułów prasowych, który niedawno się ukazał i w tym artykule zestawiono wypowiedzi, które wzięto z Twittera, no i w tych wypowiedziach mówiono, że tam X jest złodziejem, wyprowadza publiczne pieniądze, ma ukryte pieniądze za granicą, jest skorumpowany, popiera tylko swoich kolesiów. O kim to było? Państwo się domyślacie. Na końcu tego artykułu było pytanie, dlaczego prokuratura nie wszczęła postępowania jeszcze. O kim to było? O prezydencie Adamowiczu. Hate speech. Tacy bylibyśmy skłonni do twierdzenia, że to nic się nie stało, że nic się nie dzieje. Proszę państwa, pojęcie hate speechu oczywiście często jest związane z groźbą, często jest związane z czymś, co byśmy nazwali no, podżeganiem do popełnienia przestępstwa, ale często ów hate speech oznacza po prostu atak na cześć, która ma doprowadzić do poniżenia danej osoby w opinii publicznej. I wtedy dopiero rodzi się agresja i przemoc. To nie jest takie nic,
tego typu poniżanie. Przecież proces w normalnym takich zachowaniach propagandowych, proces odczłowieczania kogoś właśnie jest wstępem do tego, żeby doprowadzać do agresji, żeby odebrać mu to, co normalnie powinno go chronić. Proszę Państwa, o samym przepisie, gdyby można było kilka... A jeszcze jeden, przepraszam, zmiana paradygmatu. Mówię w tym sensie klasyczna dyskusja, że przedstawiciele mediów uważają ten przepis pewnie trafnie jako istotne zagrożenie dla swobody wykonywania ich zawodu. Ale ja bym tak parafrazując trochę papieża Franciszka, który jest dziennikarzem dzisiaj. Nie wiemy, czym jest prasa. Nie wiemy. Proszę zwrócić uwagę, że ten krytykowany przez Państwa paragraf drugi to jest dla użytkowników Twittera przede wszystkim, dla użytkowników Facebooka. To jest korzystanie ze środków masowej komunikacji. Paradoksalnie mógłbym powiedzieć, że dzisiaj można by spokojnie zrezygnować z penalizacji przewidzianej w paragrafie pierwszym, która w istocie sprowadza się do sytuacji prywatnych, czyli takich, które nie są publiczne, chociaż mowa jest tam o poniżaniu w opinii publicznej. To są sytuacje kawiarniane, bym powiedział, tak? Ale tym, co jest istotnym zagrożeniem, jest to, co jest w paragrafie drugim, bo to jest nieodwracalne. Z internetu nic nie zginie. Słynne problemy, które miała była żona pan, znaczy żona nie była, tylko zmarła żona kanclerza Kohla, tak? Którym domagała się ostatecznie usunięcia tego, że wyszukiwarka ją ciągle tam wywoływała, googlowska, na pierwszym miejscu, kiedy wpisywane było jej nazwisko. To nie jest przepis przeciwko dziennikarzom, to jest przepis przeciwko hejterom. Tak sobie to wyobraźmy, tak? No bo nie wiemy, czym jest prasa. I dlatego mówię, że musimy tą debatę przenieść jakby w inny paradygmat trochę wartości, w inny świat, w inne uwarunkowania. Jesteśmy gdzieś indziej, niż byliśmy w 97 roku czy w 90 roku, tak? A teraz o czym ten przepis jest i jakie są jego wady moim zdaniem? Gdzie można by zastanawiać się nad jego ograniczeniem? Proszę Państwa, bardzo niewiele wiemy o stosowaniu tego przepisu. Znaczy, być może to jest tylko moja ignorancja, to też jest prawdopodobne, ale ja nie znam aktualnych badań, które by pokazywały, w ilu sprawach dochodziło do stosowania tego środka zabezpieczającego, o którym tu powiedziano. Nie znam badań, w ilu sprawach nie udała się zakończyć mediacją. Prowadziliśmy takie cząstkowe badania w Krakowie, próbując sprawdzić, jak szybkie są postępowania. No, wydawałoby się, że szybkie i sporo spraw kończyło się na posiedzeniu pojednawczym, ale nie wiem, warto by było zobaczyć. Jak mówię, wycinkowe badania. Mówiąc o tym, że ten przepis jest stosowany skandalicznie, ja chciałbym te 77 spraw, bo tyle ich jest tak naprawdę w 2000, tak jak pani cytowała, te 70 spraw to nie jest jakiś wielki problem, żeby je zbadać, zobaczyć, co to były za sprawy i czy one rzeczywiście były skandaliczne. Czy by się nie okazało przypadkiem, że to były te wypowiedzi, które państwu cytowałem i dotyczyły prezydenta Adamowicza, tak? Bo wtedy można by powiedzieć, w ilu sprawach sądy uznały, ja się spotkałem z wieloma takimi przypadkami, sądy zastosowały przepis o znikomym stopniu społecznej szkodliwości, nic się nie działo, a w ilu sprawach dochodziło do orzeczenia kary, nie znalazłem w tych statystykach kary pozbawienia wolności. To jeżeli coś jest, to znowu zastępcza kara, ale nie kara pozbawienia wolności. Już będę kończył. Co można wyrzucić, bo rozumiem, że takie propozycje powinny paść. Spokojnie można, proszę Państwa, pozbyć się penalizacji wypowiedzi w sferze prywatnej. Czy jest prawdziwa, czy jest fałszywa, to przestało być jakimś problemem, jakimś szczególnym. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, o czym się zapomina, że dzisiaj postępowanie karne daje możliwość zasądzenia zadośćuczynienia osobie, która została zniesławiona. Tak? To nie jest tak, że w postępowaniu karnym o coś nie chodzi, że chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, że on jest przestępcą. Chodzi o to, żeby szybciej uzyskać zadośćuczynienie, niż co się dzieje w procesie cywilnym. Co można zlikwidować? To jest, uważam, pewien skandal, chociaż sądy sobie czasami z tym jakoś radzą, choć z wielkim kłopotem. Proszę Państwa, w przepisie, który dotyczy praw i wolności osobistych, czyli czci, tej możliwości funkcjonowania, po dziś dzień są instytucje, osoby prawne. Szereg spraw, z którymi ja miałem do czynienia, to były zniesławienia, których adresatem była jakiś podmiot, tak? Prawa prywatnego czy publicznego, ale nie osoba fizyczna. No to rzeczywiście to sensu nie ma. Trzeba mówić o czci czy godności osoby prawnej czy podmiotu publicznego. Bez przesady, to nie ma sensu, tak? Proszę Państwa, można się zastanawiać oczywiście nad tym, czy warta jest ochrony w dalszym ciągu ten dowód prawdy w sytuacji, kiedy dotyczy osób prywatnych, ale trzeba się ogromnie zastanowić nad tym, czy jeżeli taka informacja dotycząca życia prywatnego innej osoby, poniżająca informacja, jest rozpowszechniana tak publicznie, mało to, że jest, już abstrahuję od tych twitterowców i facebookowców, ale prasy brukowej, przecież jest też prasa brukowa, w Polsce też jest prasa brukowa,
która będzie skrzętnie wykorzystywać tą sytuację, bo ludzie kochają się w sensacji, kochają się w zaglądaniu ludziom innym pod pierzyny, tak? Czy tak, czy będziemy skłonni tych ludzi odsyłać potem na drogę postępowania cywilnego? Konkludując, to nie jest przepis, którego nie powinno się zmienić. Tylko proszę pamiętać, że jak skreślimy to 212, to za chwileczkę pan rzecznik zorganizuje inną debatę i powie, jak reagować prawnokarnie na fake newsy, które niszczą ludzi. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Teraz tak, pan redaktor Żakowski, dwa słowa, bo musi biec na swój program. Później pan mecenas. Okej, okay, chyba że pan mecenas ustąpi pani Dominice, która też się gdzieś spieszy straszliwie. Dobrze, tak? To dobrze, to pani Dominika, później pan mecenas i później pan redaktor. To ja króciutko tylko jeszcze powiem, że też pana posła Mieszkowskiego muszę zabrać, który jest moim gościem dziś, więc obaj będziemy państwa opuszczali. Bardzo krótko. To w ogóle nie chodzi o dziennikarzy. To w ogóle nie chodzi o dziennikarzy. My umiemy tak kogoś opluskwić, żeby to była sprawa nieprocesowa. Fachowiec potrafi. To chodzi o wolność naprawdę. Naprawdę chodzi o demokrację. Nie trzeba powiedzieć o kimś, że jest kapo, żeby go poniżyć w najwyższym możliwym stopniu. Więc tak samo proszę pana sędziego, żeby tak nie twierdził. Ja też w zamian nie będę twierdził, że sędziowie chcą, żeby te sprawy by były, bo wtedy będą mieli pracę, prawda? To nie o to chodzi. Mówimy o wartościach, o wysokich wartościach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. No, rzeczywiście jest rzeczą straszną nazwać kogoś kapo albo kolaborantem, albo Volksdeutschem. Ale my tego nie usuniemy tym artykułem. To tylko schodzi na inny poziom komunikacji. Na szeptankę. I o Cyrankiewiczu wszyscy wiedzą, że był kapo, chociaż nie był kapo. I tego nie trzeba powtarzać. Żaden proces tego nie zmieni. To jest naiwne myślenie. Natomiast jest to bardzo groźne wtedy, kiedy chcemy ujawniać prawdę o rzeczywistości i nas na to nie stać, ponieważ proces karny kosztuje bardzo drogo. Człowiek zamożny może pozwać. Człowiek średnio zamożny też może pozwać, wpłaci 300, załatwione. A ile kosztuje adwokat tego, który będzie bronił prawdy, którą ujawnił, niewygodnej prawdy? Nas na to naprawdę nie stać. To są metody, klasyczne metody, zwłaszcza wobec fali populistycznej, niszczenia wolności. Tak? Słynny przykład wenezuelskiej telewizji, która miała 1700 pozwów właśnie z powodu zniesławienia. Tak? I to sam pozew, on może być przegrany, ale koszt procesu jest taki, że niszczy media, niszczy dziennikarza. Mnie na przykład, ja jestem człowiekiem przewidującym, wiem, że mnie nie byłoby stać na wiele procesów, więc się ubezpieczyłem. Jest taka możliwość. Ale do czego to prowadzi? Do czego to prowadzi? Przecież to jest absurd. I już kończę. Niestety zawsze ludzie będą mówili o sobie rzeczy niesprawiedliwe, niesłuszne, głęboko poniżające. Nie zlikwidujemy tego, ale demokrację nam się nieraz już udało zlikwidować, więc bardzo bym ja prosił redaktora Ordyńskiego, żeby wrócił do właściwych proporcji. I kończę już. Jest pewna różnica, to znaczy, no nie chcę mówić... Dobra, już kończę. Jeszcze jeżeli chodzi o pana Adama Odmiewicza, takie spektakularne tragedie zawsze wywołują wzmożenia. Te wzmożenia są strasznie niebezpieczne. Na ogół ich efektem są próby przeciwdziałania, które niczemu nie przeciwdziałają, a pogarszają inne sytuacje. Przypomnę wzmożenie, które skutkowało wojną w Iraku. I po Adamowiczu może być podobnie. Karać za zamowę nienawiści, a przecież o mnie dużo więcej złych rzeczy powiedziano niż o panu Adamowiczu i o wielu innych. O, bardzo proszę, siedzi pan redaktor, też jest bohaterem wielu takich oskarżeń i wezwań. Zróbcie z nim nareszcie porządek i nic się nie dzieje. Tu nie ma bezpośredniego, prostego przełożenia. I mi się wydaje, że musimy troszkę ostygnąć po Adamowiczu, zanim zaczniemy się powoływać na ten przykład. Dziękuję. Taki, okay. Proszę Państwa, w 1984 roku Leszek Kołakowski postawił, jak sądzę, zasadnicze pytanie. Jak nie unikając walki politycznej uchronić się od nienawiści, od języka nienawiści? Myślę, że dzisiaj z tym
myśleniem Kołakowskiego trzeba się po prostu codziennie mierzyć, a prawnicy mają rzeczywiście jakieś bardzo istotne i duże zadanie przed sobą, a nie mówiąc o polskim społeczeństwie. Dziękuję serdecznie panom za udział. Życzymy miłego, dobrego programu, natchnionego być może debatą. Pani Dominika Bychawska. Dziękuję bardzo. Ja chciałam odnieść się do słów pana profesora, bo do końca nie zrozumiałam, jak artykuł 212, szczególnie paragraf drugi, miałby eliminować ten hejt z sieci, bo wydaje mi się, że to jest zupełnie instrument, który służy do czegoś innego. Służy do skazania konkretnej osoby, a nie wyeliminowania treści. Do wyeliminowania treści paradoksalnie dużo skuteczniejszy jest artykuł 23, 24 kodeksu cywilnego. Czy ostatnio mieliśmy zabezpieczenie powództwa w sprawie spotu pisowskiego i wykorzystania wizerunku dziennikarki bezprawnego i obowiązku usunięcia fragmentu, który w nim się znajduje, właśnie na drodze cywilnej, a nie na drodze karnej. Jakby nigdy bym nie użyła 212 do tego, żeby to usunąć. Plus mamy artykuły dotyczące mowy nienawiści. Być może w kontekście prezydenta Adamowicza musimy się zastanowić po raz kolejny, wracając do innej debaty, już nie chcę tego wątku tu otwierać, poszerzenia katalogu okoliczności czy podmiotów, które w tym kwestii politycznych i przynależności politycznej w przestępstwach z artykułu 256-257. Dziękuję bardzo i przepraszam, że muszę już. Dziękuję bardzo. Jedno zdanie na temat Twittera, bo to się pojawiało w wielu wątkach. Ja ostatnio praktykuję, może nie za często, ale czasami się zdarza, zgłaszanie różnych treści, które mnie dotyczą, zniesławiających bądź obrażających, ale naprawdę takich super ostrych, już takich, że to nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ani razu nie udało mi się skutecznie. I się pytałem specjalistów, dlaczego. I się okazuje, że podobno powód jest taki, że w odróżnieniu od Facebooka, Twitter w Polsce ma jedynie przedstawicielstwo, które jest odpowiedzialne za reklamę. I tak naprawdę te osoby, które weryfikują te treści w trybie notice and takedown, w zasadzie nie znają kontekstu, nie tłumaczą i jak prawdopodobnie nie widzą jakichś tam setek napływających zgłoszeń, to w ogóle nie podejmują żadnych działań. Podkreślam, nie blokuję nikogo na Twitterze. Nie jestem tak jak niektórzy politycy, którzy każdy tutaj obraz sprzeciwu od razu już blokują i nie można się już w ogóle z nimi porozumieć w żaden sposób. To tylko tak na marginesie taka drobna uwaga, że być może pewna praktyka korporacyjna powoduje, że ten Twitter trochę inaczej funkcjonuje niż na przykład Facebook, gdzie wydaje mi się, że te procedury są znacznie lepsze. Panie mecenasie, pan mecenas dziękuję bardzo czekał. Bardzo dziękuję za pana cierpliwość. Maciej Lach, jestem adwokatem. Proszę państwa, ja mam tę możliwość, że moimi klientami są ludzie zarówno przeciwko którym taki akt oskarżenia jest składany, jak i osoby, które czują się naruszone przez różne działania i przez różne słowa. Więc postaram się państwu, przez chwilę myślałem, że w ogóle będę musiał powiedzieć, że chyba będę jedyną osobą, która zauważy tego nieobecnego, czyli przez osoby, które zostały w jakiś sposób pokrzywdzone lub czują, że ich godność została naruszona. No, pan redaktor Ordyński już mnie z tego problemu wybawił, więc nie tylko jestem jeden sam na sali, który chce o tym powiedzieć. Proszę państwa, to nie jest tak pięknie, że mamy dzielnego dziennikarza prasy lokalnej, który staje sam na polu walki z jakąś kliką czy mafią miejscową i on tutaj dzielnie walczy i nagle jest artykuł 212. Tak pięknie nie jest, nigdy nie będzie i nigdy nie było chyba. Do mnie przychodzą klienci, którzy są naprawdę w stanie totalnej rozpaczy. Są po prostu, ich życie stanęło, rozwaliło się i wielokrotnie więcej chcieliby, żeby, nie wiem, zostać obrabowanym, pobitym, niż to, co ich spotkało w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych, bo o tym de facto mówimy. I teraz ja przez lata uważałem, że rzeczywiście stosowanie tego artykułu jest niepotrzebne, że może rzeczywiście za słowa nie powinno być się karanym. Zresztą do tej pory tak myślę. Natomiast jestem praktykiem i w szczególności muszę dbać o interesy mojego klienta. I proszę państwa, są takie sytuacje, że podam przykład, bo tutaj pan rzecznik prosił, żebyśmy też mówili o szybkościach, o tym, gdzie co jest szybciej i ile to wszystko trwa.
Przykład z dnia jutrzejszego. Sprawa o naruszenie dóbr osobistych, ochronę dóbr osobistych z artykułu 23-24, sprawa cywilna wniesiona w marcu 2011 roku. Bardzo poważne naruszenie. 4 lata sąd okręgowy, 2 lata czekanie na apelację i teraz tak, sąd okręgowy zasądza na rzecz mojej klientki dosyć pokaźne zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych plus ogłoszenia. Sąd okręgowy stwierdza, że nie ma zadośćuczynienia, nie jest w ogóle potrzebne. Zadośćuczynienie, powództwo orzeczenia o zadośćuczynienie oddala, pozostawia ogłoszenia. I teraz, proszę Państwa, jutro jest kasacja w tej sprawie, ponieważ kasujemy ten wyrok w zakresie zadośćuczynienia. I proszę sobie wyobrazić, że pozwany w tej sprawie jeszcze nie wykonał tego obowiązku przeproszenia. I teraz, jak słucham Państwa stanowisko, wielu osób tutaj, to wydaje mi się, że żyjemy troszeczkę w innym świecie. Ja żyję w tym świecie właśnie tych codziennych spraw, codziennych historii. Państwo mówicie o rzeczach pięknych, ale troszeczkę oddalonych z tego prawdziwego życia. I teraz jak ja mam temu klientowi powiedzieć, jak przychodzi do mnie ze sprawą, zapyta się mnie, ile to potrwa, panie mecenasie? No 8 lat, jak dobrze pójdzie. To nie jest odpowiedź, którą możemy dać człowiekowi, który przychodzi o pomoc prawną, zarówno do adwokata, jak i do sądu. To nie jest dobra odpowiedź. I teraz drugie pytanie pada, no to co mogę zrobić innego? No, proszę Państwa, jest jedna świetna metoda. Jak są te komentarze internetowe, jest ustawa o tam przekazywaniu informacji drogą elektroniczną, tak? Taka jest ta nazwa prawidłowa? Tak, świadczenie usług drogą elektroniczną. Tam jest świetnie działająca rzecz, to znaczy wskazuje się komentarz, ten komentarz jest rzeczywiście przez prasę czy tam przez portale bardzo szybko usuwany. I to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę mogę zaproponować poza sprawą karną. I teraz ta sprawa karna co daje? Przede wszystkim daje możliwość zidentyfikowania adresu IP osoby, która pisze. I tego w postępowaniu cywilnym nie ma. Takiej możliwości nie ma, to jest tylko w postępowaniu karnym. I teraz, proszę Państwa, to jest ogromna rzecz. Następna rzecz, sprawy prowadzi sąd rejonowy, który tych terminów ma, no te terminy są krótsze, sprawy karne kończą się znacznie szybciej i jest to po prostu rzecz szybsza. I teraz, jeżeli mówimy o tym, co można w tych sprawach poprawić, to czy w ogóle powinniśmy dążyć do zniesienia artykułu 212? Myślę, że tak, ale musi być coś w zamian. Czy droga cywilna wystarczy? Śmiem wątpić. Śmiem wątpić, że w ciągu 30 lat, jeżeli próbowaliśmy poprawić efektywność spraw cywilnych, nam to się nie udało. Proszę Państwa, to nie jest sposób, żeby robić specjalne ścieżki i specjalne tryby. Jest jeden w Polsce tryb dla polityków w kampanii wyborczej, myślę, wystarczy, bo za chwilę ruszą sprawy ojców, którzy będą chcieli mieć na szybko rozwiązane kwestie widzeń z dziećmi, bardzo istotna kwestia. I to tak samo, no, to te sprawy też trwają 2-3 lata. Więc to nie jest ta droga. Co z tych wszystkich postulatów, o których mówiliśmy? Mi się bardzo podobał postulat pana mecenasa Pluty, czyli znieść penalizację, czyli zostajemy tylko przy grzywnie, natomiast, znaczy przepraszam, nie penalizację, tylko znosimy karę pozbawienia wolności, w ogóle taką możliwość. Co do paragrafu drugiego, to raczej przychylałbym się do zdania pana profesora, że właściwie wszystko w tej chwili jest naruszane w tej sferze medialnej. Kolejna rzecz, o której możemy myśleć, to możemy zastanowić się nad przywróceniem oszczerstwa, czyli tego, co było w starym kodeksie karnym, przed 97 rokiem, kiedy wprowadzamy pewnego rodzaju formę kwalifikowaną. Tutaj o tym można pomyśleć. Oczywiście pamiętajmy, że mamy artykuł 216, który też wielokrotnie możemy użyć. Natomiast myślenie, że procedura cywilna nam coś załatwi, myślę, że jest myśleniem błędnym. To będzie bardzo długo trwało. Ja bym chciał, żeby ten artykuł był zmieniony, zlikwidowany,
ale obawiam się, że w tej sytuacji nie mamy na to jeszcze szans. Co jest jeszcze istotne? Mówimy o mowie nienawiści, mówimy o hejcie i za chwilę rzeczywiście będziemy mówić o tym, że trzeba to penalizować. I teraz, proszę Państwa, z jednej strony będziemy penalizować mowę nienawiści, a z drugiej strony nie będziemy penalizować pomówień. Tu jest pewnego rodzaju taki dylemat. No, nie wiem, jak z tego będzie można wyjść i jak będzie można wytłumaczyć ludziom, że niektórych osób nie można obrażać, nie można ich pomawiać, a inne osoby można. To będzie po prostu, jak wiemy, mowa nienawiści, no, dotyczy pewnego katalogu osób, nie wszystkich. I te wszystkie problemy, myślę, że cały czas to może pierwsza dyskusja, panie doktorze, a następne chyba też powinny być i tak, panie ministrze, myślę, że może są jakieś pomysły na kontynuację, bo chyba dzisiaj wszystkiego nie omówimy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i naprawdę chciałem wszystkim podziękować, którzy zabierali głos, dlatego że te głosy były bardzo istotne, bardzo ważne i właściwie wszystkie wypowiedzi były ciekawe. Dziękuję uprzejmie Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz, o ile pamiętam, pan redaktor Warzecha się zgłaszał, tak? Dziękuję bardzo. Dobrze. Tak, mówiłem pierwszy, więc dużo tutaj się potem pojawiło problemów, do których warto się odnieść, ale oczywiście nie o wszystkich będę mówił. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, to było w wypowiedziach Jana Ordyńskiego, pani poseł Śledzińskiej, Katarasińskiej. To jest już taka próba, zapewne niezamierzona, rozszerzenia tego, za co można by karać, właśnie na opinie, bo one nam nie pasują i są bardzo ostre. A jeżeli mówimy, chwileczkę pani poseł, jeżeli mówimy o tym, za co można karać i za co powinniśmy, nie jestem prawnikiem, więc nie przekuwam tego w konkretne propozycje. Jeżeli mówimy o ewidentnej nieprawdzie na poziomie faktów, to jest to moim zdaniem dosyć proste do zdefiniowania. Znaczy faktem jest na przykład stwierdzenie, że ktoś ukradł pieniądze, bo to można zweryfikować i to jest wprost, wiemy, na czym polega pojęcie kradzieży, co to są pieniądze i tak dalej, ale na przykład, Janku, pojęcie zdrady jest absolutnie nieostre. Dla jednego zdrajcą będzie Tusk, dla innego zdrajcą będzie Kaczyński. I ja jestem w stanie teraz wygłosić tutaj mowę, dwie mowy, w których w jednej uzasadnię, dlaczego Tusk jest zdrajcą, a w drugiej, dlaczego Kaczyński. To jest opinia. Tak samo jak można uznać ta sprawa, o której pan rzecznik powiedział, sprawa Bartosz Wieliński kontra Rafał Ziemkiewicz, no oczywiście znów na poziomie faktów pojęcie Volksdeutscher, no wiadomo, że redaktor Wieliński nie jest Volksdeutschem, prawda, ale też doskonale rozumiemy, że redaktor Ziemkiewicz użył tego określenia w przenośni, no nie miał na myśli tego, że się zapisał na Volkslistę Bartosz Wieliński, to jest chyba jasne, prawda? Tylko miał na myśli pewien rodzaj aktywności. Ja kompletnie teraz abstrahuję od tego, czy słusznie, czy niesłusznie. Natomiast okazuje się, że najbliżej mi jest do Jacka Żakowskiego, który już wyszedł. Takie sojusze niespodziewane się zdarzają czasem, ponieważ uważam, że znoszenie tego typu określeń właśnie jest tą ceną wolności, o której mówił Jacek Żakowski. To nie jest fakt. To jest opinia bardzo ostra, może skrajnie niesprawiedliwa, ale opinia. Jeżeli mamy na szali wolność słowa albo dobre samopoczucie niektórych, to ja stawiam na wolność słowa. Teraz parę spraw, o których mówił pan sędzia Wróbel, bardzo ciekawa wypowiedź. Mówił pan o mediach społecznościowych. No więc pierwsza kwestia, która mi przychodzi do głowy i z którą problemy ma na przykład Państwowa Komisja Wyborcza, jeżeli chodzi o przepisy o ciszy wyborczej, to są kwestie interpretacyjne. Na przykład jak potraktować sytuację, w której ktoś pisze, nawet niech będzie, że nieprawdę na poziomie faktów, ale w swojej zamkniętej grupie na Facebooku. Zamkniętej, ma tam 10 znajomych. To jest publiczne czy niepubliczne? No, nowe technologie stawiają przed nami tego typu wyzwania i takie pytania. Więc tutaj byśmy mieli, podejrzewam, więcej problemów interpretacyjnych, niż byłoby z tego korzyści. Jeżeli chodzi o kwestię mowy nienawiści, to
tak się składa, że miałem okazję w ostatnich dniach brać udział dwukrotnie w debatach o mowie nienawiści. Jedna na Uniwersytecie Warszawskim, druga w Białymstoku, organizowana przez pana prezydenta Truskolaskiego. I w obu zająłem bardzo stanowcze stanowiska. Byłem w obu jedyny, który zajął takie stanowisko. Absolutnie nie wolno poszerzać zakresu penalizacji ponad te artykuły, które już są w kodeksie karnym, ponieważ to jest zagrożenie po prostu dla wolności słowa. Jeżeli spojrzymy na definicję przywoływaną bardzo często, definicję Rady Europy, czym jest mowa nienawiści, to tam można podstawić niemal wszystko. Bo to jest definicja przez skutek. Kto będzie osądzał, jakie stwierdzenia spowodowały określony skutek. Nie chcę tutaj się zagłębiać w ten temat, ale pokazuję tylko, że naprawdę granica pomiędzy ograniczaniem wolności słowa, a tak jak mówię, dobrym samopoczuciem jednostek albo grup jest bardzo cienka, a przy takim położeniu na szali po jednej stronie tego, po drugiej tego, ja uważam, że powinniśmy ważyć zdecydowanie bardziej wolność słowa. Dobrze, momencik jeszcze, bo tutaj na sali też, szanowni państwo, w Biurze Rzecznika jest zasada wolności słowa i moi współpracownicy, eksperci, ekspertki także się wypowiadają i co więcej mogą mieć inne zdanie niż ja. Nawet to bardzo szanuję, jak mają często inne zdanie. Tak patrzę na panią profesor Grzelak, być może pani profesor coś tutaj chciałaby dołożyć, może pan naczelnik, pani mecenas? Nie. Okej, okay. To w takim razie pan... Ja chciałem powiedzieć, bo ponieważ zostało przywołane tu nazwisko Bartosza Wielińskiego, który wytoczył proces karny redaktorowi Ziemkiewiczowi, to chciałem powiedzieć za słowo Volksdeutsch, natomiast redaktor Ziemkiewicz wytoczył proces redaktorowi Cezaremu Michalskiemu za nazwanie go tchórzliwym brutalem. Więc są różne poziomy wrażliwości. Pan naczelnik Oklejak. Dzień dobry państwu. Ja się w biurze zajmuję ochroną praw żołnierzy i funkcjonariuszy i badam ten problem właśnie wewnątrz organizacji jeszcze specyficznej, hierarchicznej. Sprawy, którymi się zajmuję, są związane z jednej strony z pomówieniem służby czy formacji jako takiej, czyli interesem służby, a z drugiej strony interesem jednostki, czyli tego funkcjonariusza bądź żołnierza, który gdzieś tam czuje się pokrzywdzony. I w ostatnim czasie jakby powstał taki raport rzecznika odnośnie postępowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, bowiem to jest stosunkowo popularne w służbach mundurowych. Z racji tego, aby reagować na tym wczesnym etapie. Bo powództwa, ochronę dóbr osobistych, czy o zniesławienie, to jest jakby finał tej całej imprezy i to narasta. I tutaj w biurze zastanawialiśmy się nad tym, żeby ten strumień wątpliwości czy nieprawidłowości jakby skierować na pewien tryb postępowania, aby w ramach tego postępowania stworzyć parasol ochronny z jednej strony nad funkcjonariuszem bądź żołnierzem, który wskazuje na pewne nieprawidłowości, które mają miejsce, z drugiej strony nad tym przełożonym, czy tą osobą dopuszczającą się tych nieprawidłowości i aby przed komisją, takim wewnętrznym gremium, te osoby miały okazję ze sobą porozmawiać. Tam się dopuszcza elementy mediacji też i zanim sprawa nabierze dalszego biegu, żeby można było wyjaśnić nieporozumienia, które mają miejsce, bowiem często wynika to z niezrozumienia samych instytucji, mobbingu w sensie zjawiska mówimy, bo w służbach mundurowych o mobbingu w wymiarze prawnym możemy mówić tylko o służbie więziennej. Więc chciałbym zwrócić uwagę na ten taki wstępny etap, oczywiście na etapie, znaczy w kontekście instytucji, czy służb mundurowych, czy to niech to będą też instytucje publiczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za refleksję, pan mecenas Pluta, i będziemy już zmierzali do końca. Tak, bo bardzo ważna, bardzo ważna wypowiedź była pana sędziego, pana profesora, przepraszam, i do niej chciałbym się odnieść, dlatego że chciałbym powiedzieć, że to, o czym ja mówiłem i moje ostre oceny dotyczyły prasy. Natomiast pan profesor ma doskonale rację, że mamy przepisy prawa prasowego, które są, mówiąc krótko, bardzo ułomne. Znaczy, na przepis paragrafu drugiego, 212, trzeba spojrzeć w ten sposób. Może ja zmodyfikuję, jeśli pan rzecznik pozwoli swoją propozycję. Że ja bym przestał stosować 212 i tu uwaga, do materiałów redakcyjnych, które się ukazują w prasie zarejestrowanej zgodnie z przepisami prawa prasowego. Natomiast to, o czym mówił pan profesor, czyli te nienawistne wpisy w mediach społecznościowych, na Twitterze, to jest, proszę państwa, problem dużo szerszy. To jest wyzwanie dla prawników. To jest wyzwanie, po pierwsze, czy naprawdę mamy tolerować anonimowość, tak? No bo ja nie mam tutaj, jakby pana redaktora już nie ma, tak? Znaczy, tu możemy prowadzić wielką aksjologiczną dyskusję, że jak ja nazwę pana tak, a ja pana tak i odwrotnie, to co mamy z tym zrobić? Ale w naszych czasach my mamy zupełnie inny problem. Nas nazywa w różny sposób anonim. I to jest to zagadnienie. Więc, panie profesorze, moja wypowiedź, moje ostre oceny dotyczyły sekwencji prasa, bo ja uważam prasę tą profesjonalną, rejestrową, odpowiedzialną za depozytariusza tejże wolności, o której nam chodzi. To tylko tyle, żeby być dobrze zrozumianym. I to swoje ostre stanowisko podtrzymuje. 212 do tak rozumianych rzeczy absolutnie się nadaje. Co do przykładów, panie profesorze, to jest też tak, że część tych spraw jest z wyłączeniem jawności. Ale gdyby ona nie była z wyłączeniem jawności, to naprawdę byłoby o czym mówić. Znaczy, można mówić o wyrokach. Tutaj tylko wspomnę o ułaskawieniu pana Tomasza Wróblewskiego. To trochę też koresponduje przez pana prezydenta. Koresponduje z czym mówił pan profesor, co trzeba zmienić. Otóż pewien wydawca prasowy za ewidentną krytykę skorzystał z 212. Panie profesorze, w pierwszej instancji 60 tysięcy, w drugiej instancji 20 tysięcy, ułaskawienie pana prezydenta. Ale dlaczego podatnicy za to nie zapłacili? Bo pan Tomasz Wróblewski powiedział, nie będę się sądził z własnym państwem i podatnicy nie będą płacić to, co zasądzi Trybunał Europejski. Spróbujmy u pana prezydenta. Znaczy, to swoją drogą pan prezydent mógłby być takim naprawdę dobrym bezpiecznikiem przy tych wszystkich bardzo, bardzo trudnych i wątpliwych sprawach. Dziękuję za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia tych paru słów. Jednak pani profesor Grzelak, bardzo prosimy, Agnieszka Grzelak, biuro rzecznika. Agnieszka Grzelak, biuro rzecznika praw obywatelskich. Ja tylko dwa słowa chciałam dodać w kontekście ustalania tego, kto stoi za adresem IP w postępowaniu cywilnym. To powiem tylko państwu, że mamy tutaj w biurze rzecznika toczące się postępowania, do których pan rzecznik przystąpił, zarówno przed Sądem Najwyższym, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w którym mam nadzieję, że to dramatyzowane RODO tym razem nam pomoże przełamać niechęć do powoływania się na tajemnicę telekomunikacyjną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie chcą ujawniać do postępowań cywilnych tego, kto kryje się za danym adresem IP. I mamy nadzieję, że to w którymś momencie również uda się ten wątek pociągnąć tak, żeby to usprawnić. Ale faktycznie jest to olbrzymi problem. Orzecznictwo, zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie jest jednolite w tej materii. Samo ustalenie w trakcie postępowania cywilnego nie da mi nic. Ja muszę wiedzieć, kogo mam pozwać. No i dlatego jest też dyskusja o tym ślepym pozwie, prawda, jako metodzie,
żeby go skierować i dopiero wtedy, prawda, rozpocząć tryb ustalania adresu, no bo wcześniejsze takie ogólne uprawdopodobnianie, że chcę, to jest chyba trochę za mało, żeby w ten sposób ustalać. Dobrze, to teraz, szanowni państwo, w ramach głosów podsumowania, pan minister, a na końcu ja. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za tą dyskusję, bardzo ciekawe głosy, z wieloma się nie zgodzę. No jak się, ja dlatego mówiłem o tej godności, no jak ktoś nie zakłada, że człowiek ma godność albo mówi, że reputacja, dla mnie reputacja częścią godności, tylko częścią, a nie wyłącznie godnością, więc trudno mi potem dyskutować, jak mówi, jak się odejmie godność, to rzeczywiście można wtedy dyskutować, okej, tak można. Moim zdaniem bardzo ciekawe tutaj były głosy, bo dyskusja jest niesamowicie trudna, bo w zależności z której strony, tak jak tutaj jeden z panów mecenasów powiedział, patrzy się na tą stronę, to się widzi dwie różne perspektywy, tak? Z perspektywy dziennikarzy wolność słowa święta, wolność, ja całkowicie się z tym zgadzam, natomiast zadaję pytanie z drugiej strony, jako ten, który wchodzi w tą wolność słowa dziennikarzy, czy wolność jest nieograniczona? Bo z wypowiedzi tu wynikało, że właściwie mamy ją nieograniczoną. Jest taką wolnością, że ona jest nieograniczona. No nie, nie jest nieograniczona. Po drugiej stronie jest uczciwość, rzetelność i inne te rzeczy, które... prawda, oczywiście, odpowiedzialność. Mówię, szereg takich rzeczy, które tą wolność jakby ograniczają, tak? Do tego zakresu, tak? Oczywiście nie samo w sobie, tylko mówię do tej odpowiedzialności, rzetelności i tak dalej. Ja jestem nauczony czegoś takiego, mnie uczono, że słowo może zabić. A jak słowo może zabić, to pytanie jest takie, czy za słowo powinno się odpowiadać w sposób karny, czy nie. Ja z tych wszystkich głosów, bardzo ciekawy głos był pana profesora odnośnie tego artykułu, pana sędziego odnośnie tego artykułu 212. Rzeczywiście, jak się spojrzy na paragraf pierwszy, to tam wydaje mi się, że powinny tylko zostać osoby, instytucje, to wszystko inne to jest jakiś wymysł niezrozumiały też dla mnie osobiście. Żeby była sprawa jasna, byłem dwa razy oskarżonym, nigdy nie byłem oskarżycielem. To tak dla wyjaśnienia, że prowadzę działalność publiczną i to mi się w mojej działalności dwukrotnie zdarzyło, raz jako radnego, drugi raz jako posła, że przećwiczyłem na własnej osobie, jak ten proces przebiega w postępowaniu karnym. I ja osobiście byłem z tego tytułu zadowolony, że byłem w postępowaniu karnym, bo pewne rzeczy mówiłem, ktoś się z tym nie zgadzał, ale była ta jedna ważna rzecz. Ja miałem w miarę szybko decyzję sądu o tym, że powiedziałem prawdę, że mogłem to mówić, tak? Ja mówię już z pozycji oskarżonego, człowieka, który jakiś tam raz mnie dyrektor szpitala jako radny, bo powiedziałem o pewnej rzeczy, pozwał, że naruszyłem dobre imię tutaj szpitala, a drugi raz spółka, która też uznała, że nie powinien tego mówić. W te dwie sprawy wygrałem, ale ja byłem zadowolony, mimo że była sprawa karna, dla mnie nie było problemem samo postępowanie karne, bo dla mnie większą wartością było to, że w krótkim czasie, w miarę krótkim czasie od zdarzenia mogłem powiedzieć publicznie, szanowni państwo, miałem rację. To, co mówiłem, tak? Sąd to potwierdził. To jest wartość dla tych osób znacznie większa niż, tak jak pan tu przedstawiał, po 7 czy po 8 latach dochodzić, czy ktoś miał rację. Kto jeszcze pamięta, pytanie, czy ktoś tego dożyje, czy w ogóle zostanie to wyegzekwowane kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób. Proces dla samego procesu. Szanowni państwo, sprawa jest na tyle ważna i warta dalszej debaty i dyskusji, też w odniesieniu tego ułaskawienia, o którym tutaj panowie mówili, że ja porozmawiam z panem prezydentem i być może uda się w porozumieniu z panem rzecznikiem kontynuować tą debatę na takiej konferencji już w kancelarii prezydenta. Także chciałbym, żebyśmy to dyskutowali, bo problem jest ważny, bo każdy z nas widzi, że trzeba coś z tym zrobić, tylko teraz w mądrości naszej wspólnej jest znalezienie takiego rozwiązania, które może nie będzie idealne, bo nie wiem, czy tu w takiej sprawie zdarzy się, czy uda nam się zrobić rozwiązanie idealne, ale jestem przekonany, że wspólnymi siłami możemy zrobić rozwiązanie, które będzie dużo lepsze niż to, które jest. Tak ja bym to podsumował, tą dzisiejszą debatę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za udział w debacie i kilka słów podsumowania z mojej strony na bazie tych różnych głosów, które zostały wyrażone. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że nie miałem wrażenia, że po raz kolejny odbywamy ten sam rytualny taniec, że jednak
Mimo wszystko przez kilka lat o tym temacie nie rozmawialiśmy. Inne tematy nas, myślę, że zajmowały w wielu różnych przestrzeniach dyskusji publicznej. Po drugie jednak czasy się trochę zmieniły, tak? I chociażby ta wypowiedź pana profesora Wróbla o fake newsach i odpowiedzialności za fake newsy, czy chociażby ta presja na zwiększenie czy poszerzenie zakresu przepisów, zakresu mowy nienawiści, ale także wykorzystywanie coraz częstsze pozwów cywilnych do ochrony przed mową nienawiści, to nam chociażby te dwie kwestie nam jakby zmieniają perspektywę patrzenia na przepis artykułu 212 Kodeksu Karnego i w ogóle na całą debatę. Natomiast wydaje mi się, że z tej naszej dyskusji wynika kilka takich bardzo nawet konkretnych konkluzji, bym powiedział. Wydaje mi się, że bardzo trafny jest ten pogląd, że jednak trzeba się opowiadać za tym, że stosowanie przez redakcję 212, przepraszam, przez redakcję artykułu 212 w stosunku do materiałów redakcyjnych, które ukazują się w prasie zarejestrowanej zgodnie z prawem prasowym, to o czym mówił pan redaktor, to jest, pan przepraszam, mecenas, to powinno towarzyszyć temu pewien taki wstyd środowiskowy, tak, że no nie wypada, tak, że jeżeli redakcje się opowiadają za zniesieniem stosowania w stosunku do nich, to nie powinny także powoływać się i dziennikarze z tych redakcji na ten artykuł 212. I to mi się wydaje, że taki krok, można powiedzieć, ogólny, społeczny byłby w dobrym kierunku i mówił o tym też pan prezes Frąckowiak. Druga kwestia to jest jednak poważne zastanowienie się nad tym, że gdyby zniesławienie to, żeby przywrócić oszczerstwo w brzmieniu, prawda, z kodeksu, poprzedniego kodeksu karnego, i ten postulat pojawiał się w doktrynie wielokrotnie, tak, to nie jest tak, że to jest postulat, który wypływa tylko i wyłącznie z tej debaty, wydaje mi się, że on został też przytoczony jako nawiązanie do poprzednich regulacji. Trzecia rzecz to jest to, co pan sędzia, pan profesor nazwał tym ociosaniem przepisu, tak? Ja tutaj zidentyfikowałem co najmniej trzy elementy. Po pierwsze, wprowadzenie tego bardzo twardego kontratypu prawdziwości. Po drugie, wykluczenie ochrony godności na podstawie 212 osób prawnych. I tutaj nawet mamy przykład, tak? Profesor Sadurski ma prywatny akt oskarżenia złożony przez TVP SA, prawda, z 212. Czy Telewizja Polska no, powinna z 212 akurat korzystać? Już pomijam temat mnie osobiście także interesujący pozwów cywilnych. A trzecia kwestia to jest oczywiście zniesienie kary pozbawienia wolności, bo to miałoby wymiar symboliczny, tak, że tego więzienia po prostu w tym przepisie nie ma. Natomiast wydaje mi się, że niewiele rozmawialiśmy, ale być może warto, żeby się tutaj znowu doktryna i praktyka zastanowiła nad stosowaniem tych metod polubownych w kontekście 212. To znaczy, na ile można byłoby wzmocnić właśnie mediacje, ale w taki sposób, żeby strony faktycznie musiały z nich skorzystać, tak? Bo nawet jeżeli teraz przyglądam się chociażby, to jest akurat spór cywilny, znaczy na razie zapowiedź sporu cywilnego, spór między panem profesorem Zybertowiczem a grupą 37 opozycjonistów, no to naprawdę, jak gdyby oni usiedli do stołu i sobie pogadali, tak, to może nie trzeba byłoby iść z tym zaraz do sądu, tak, a tu jest na razie to wezwanie przedsądowe, ta reakcja i może się na jakiejś, nie wiem, drodze ugodowej skończy, ale wydaje mi się, że tutaj wzmocnienie tej formy ugodowej mogłoby pomóc rozwiązywać naprawdę połowę problemów w tym zakresie. Teraz kolejna rzecz to jest oczywiście procedura cywilna i tutaj to ładnie zostało ujęte, że musimy obywatelom dać coś w zamian. To kilka osób to powiedziało. No i tak, no i po pierwsze ustalanie adresu IP, tak, to jest, no bez tego nie da rady, tak, czyli być może konstrukcja tego ślepego pozwu, ale przede wszystkim przyspieszenie postępowań, no to jest stała mantra. I ja nie bez przyczyny pytałem o to, jak trwa długość postępowania, bo ja znam terminy warszawskie i z panem mecenasem nieraz na ten temat rozmawialiśmy, ale podejrzewam, że w mniejszych sądach to może wyglądać inaczej, prawda? Że no i tam na te terminy jednak oczekuje się ale no tak, ale z kolei skoro wiemy, że
znacząca część debaty publicznej odbywa się w dużych miastach, a one są niedofinansowane wiecznie i ciągle tam brakuje sędziów, referendarzy, urzędników i z tego się bierze przewlekłość postępowania, no to też nad tym trzeba się zastanawiać, nad bardzo konkretnymi, praktycznymi rzeczami. Wreszcie, szanowni państwo, jeszcze bym dodał dwie kwestie, że mam wrażenie, że ja się zgadzam z tezą, że wchodzimy w pętlę, jeżeli chodzi o dyskusję o mowie nienawiści, a zniesławieniu, tak? Bo tutaj w którymś momencie trudno jest to poukładać i ta dyskusja jest potrzebna, co nie zmienia postaci rzeczy, że ja twierdzę, że mimo wszystko poszerzenie 256 i 257 kodeksu karnego jest niezbędne. Tutaj się z panem redaktorem pięknie nie zgadzamy w tym zakresie i jak rozumiem pani dyrektor Błaszczak z mojego biura, która była obecna na tej debacie w Białymstoku, wyłożyła to, prawda, dlaczego mamy taki, a nie inny pogląd, już nie chcę w to wchodzić, ale ja dostrzegam tutaj, ja dostrzegam ten problem zapętlenia tutaj argumentacyjnego, natomiast jeżeli już mówimy o tych zapętleniach argumentacyjnych, to też ta różnica znowu między opinią a faktem, tak? Jeżeli by państwo zobaczyli dzisiejszego Twittera chociażby, jeden wpis na mój temat, taki, który jest tam powielany, no to jestem nazywany bolszewikiem, tak? No i znowu, gdyby pójść w kierunku, czy ja jestem bolszewikiem, czy nie, no to raczej na poziomie faktów się nie zgadza, tak? Na poziomie opinii to pewnie jest opinia krzywdząca, mocna, jaskrawa, ale pewnie byłaby dopuszczalna. I teraz gdybym próbował z tym pójść do sądu, to powstaje pytanie właśnie po co, ale powstaje też pytanie, czy sąd ma instrumentarium, jak to rozróżniać, tak? Bo większość z tych spraw, które trafiają do Strasburga później, od sprawy pana Brauna, Jacka Kurskiego, Doroty Kani, Marcina Kąckiego, prawda, cały szereg tych orzeczeń najnowszych, to zazwyczaj dotyczyły tego, prawda, fakt, opinia, profesora Zybertowicza też zresztą, prawda, i tego sporu z Michnikiem, to właśnie dotyczyły tych rozróżnień fakt versus opinia. Natomiast nawet jeżeli sądy mają z tym problem, to ja się zgadzam absolutnie, że no naprawdę nie droga prawnokarna, tak? To znaczy można to wszystko sobie już ustalać i wyjaśniać w drodze cywilnoprawnej, nie trzeba do tego angażować i nawet jeżeli pan redaktor Bartosz Wieliński nie czuje się najlepiej z tym sformułowaniem, które może być bardzo mocne i zdecydowane, to jednak ma do tego pozew cywilny, nie musi sięgać po prywatne akt oskarżenia w takiej sytuacji i byłby w stanie wykazać, że używanie tego typu sformułowań, tak radykalna opinia jednak jest krzywdząca i narusza jego dobra osobiste, a sąd będzie to wtedy musiał ocenić. Także szanowni państwo, wydaje mi się, że pomimo tego, że można by nazwać debatę jako kolejny ten rytualny taniec odprawiany od 20 lat prawie w Polsce, to jednak mam wrażenie, że udało nam się wiele rzeczy ustalić i bardzo państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszą debatę i bardzo liczę na moc przekonywania pana ministra, żeby taką debatę zorganizować, już taką poszerzoną, głębszą, także z przedstawicielami innych organów władzy w Kancelarii Prezydenta. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.